Teraz rozpoczniemy drugą część dotyczącą wzrostu odpowiedzialności społecznej oraz kształtowania postaw obywatelskich. Ta część będzie składała się z dwóch takich etapów. W pierwszym poproszę przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów o to, żeby w bardzo syntetycznych 15-minutowych wystąpieniach przedstawili pewne wizje, jak te instytucje patrzą na ten główny temat tej części spotkania. I później odbędzie się kolejny panel ekspertów z naszymi interesariuszami, to znaczy z klientami audytu, z klientami kontroli, z osobami, które reprezentują te środowiska, które audytujemy, które kontrolujemy, w których przeprowadzamy nasze badania, i to będzie taki, prawda, domknięcie, po którym nastąpi krótkie podsumowanie. No i mam nadzieję, tak jak tutaj pan prezes IAE Sebastian Burgemeister mówi, że będzie to pierwszy krok do tego, żeby tą współpracę w przyszłości kontynuować, żeby to było pierwsze spotkanie z jakimś takim szczęśliwym ciągiem. Teraz zapraszam panią Małgorzatę Humel-Maciewiczak, radcę prezesa, o wygłoszenie prezentacji Rola NIK w budowaniu odpowiedzialności jednostek sektora finansów publicznych. Zapraszam. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, panie, panowie. W momencie, kiedy zostałam zaproszona do wzięcia udziału w tak ważnym spotkaniu, zastanawiałam się, co powinnam państwu powiedzieć. Doszłam do wniosku, że mogę to zrobić jako wypowiedź bardzo osobistą. Jako wypowiedź kontrolera Najwyższej Izby Kontroli z długoletnim stażem. Drodzy państwo, formuła tego spotkania, przede wszystkim czas, jaki został mi przeznaczony, nie pozwala mi na długie dywagacje. W związku z tym ja, pozwolicie państwo, że będę pewne kwestie tylko sygnalizować, mając świadomość, że one wymagają głębszej refleksji i zastanowienia. Pozwolicie państwo, że tytułem wstępu do głównego nurtu mojej wypowiedzi chciałabym zwrócić uwagę na istotność, wagę, a może skalę pracy Najwyższej Izby Kontroli. I zrobię to przewrotnie, dlatego że nie odniosę się do zapisów obecnych, ale zapisów czy wypowiedzi z początku funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Drodzy państwo, postać wieloletniego wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, lata 1926-37. Zwracając się do adeptów sztuki kontrolerskiej, mówił tak: ogólnym zadaniem każdej kontroli finansowej gospodarki państwa jest, podkreślam, wszechstronne czuwanie nad interesami Skarbu Państwa. Dla mnie to słowo wszechstronne jest tym, co jest ogromną wartością dodaną. Zwracam państwa uwagę na zapisany piękną polszczyzną zakres tej naszej kontroli. Do dnia dzisiejszego myślę, że ten fragment nie uległ zmianie. To jedno, ale moi drodzy, to czym chciałabym się z państwem podzielić, to warunki, jakie muszą być spełnione, ażeby ta istotna rola Najwyższej Izby Kontroli była wypełniona. Tu zadanie mam ułatwione, dlatego że jako Izba możemy czerpać z doświadczenia Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Możemy czerpać ze standardów, które zostały wypracowane w wieloletnim doświadczeniu tej organizacji. Co one nam dają? Zwróćcie państwo uwagę. Niezbędne do zapewnienia wiarygodności, jakości i profesjonalizmu.
mają wspierać członków tej instytucji w rozwijaniu własnego podejścia, ale ograniczonego naszym prawem i naszymi wewnętrznymi regulacjami. Proszę Państwa, krótkie przypomnienie. Struktura czterostopniowa. Pierwszy poziom to deklaracja z Limy. Zwracam uwagę na rok 77. To tu znajdziemy te kluczowe zasady, filary funkcjonowania najwyższego organu kontroli. Te filary, które zostaną rozszerzone i przedstawione na drugim poziomie standardów. Zwracam uwagę na tak ważne zasady jak niezależność, o której dzisiaj już było tutaj bardzo dużo mówione, począwszy od niezależności podejmowaniu podmiotów, tematów, które chcielibyśmy poprowadzić, sposobów przeprowadzenia kontroli, jak również oceny. Kolejne to, zwróćcie Państwo, rozliczalność, kwestia jawności. Bardzo ważne miejsce, o którym też dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, to proszę Państwa, zasady etyki. Zasady etyki zebrane w dokumencie kodeksie etyki. Wszystko domyka jeden bardzo ważny dokument, a mianowicie dokument odnoszący się do systemu zapewnienia jakości. Ale takiej jakości, która jest określona, o której możemy powiedzieć, że zasady zostały wdrożone, a ich przestrzeganie podlega weryfikacji. Proszę Państwa, trzeci i czwarty poziom to warsztat kontrolera. Warsztat kontrolera, który dedykowany jest do wszystkich rodzajów kontroli, czyli ISA i STO, bądź poszczególnych rodzajów kontroli, czy to kontrola finansowa, czy to kontrola wykonania zadań, czy będzie to kontrola o charakterze zgodności. Chciałabym zwrócić się do Pana, który nam zwracał uwagę na wiedzę. Otóż jedną z podstawowych zasad, którą musi się kierować, czy to kontroler, czy to audytor, jest zasada, że nie wolno ci się wziąć za temat, jeżeli nie czujesz się na tyle mocnym, aby to zadanie przeprowadzić. W momencie, kiedy ja wiele lat temu zaczynałam pracę w izbie, jeden z kolegów, który już kończył karierę pracy w izbie, powiedział mi tak: Gośka, wiesz, kiedy powinnaś pójść na kontrolę? Wtedy, kiedy wiesz więcej od tych, których kontrolujesz. Proszę Państwa, dla mnie szczególnym rodzajem standardu jest standard 12. Dlaczego? Bo w centrum uwagi tego standardu jest obywatel. Tu jest kwintesencja wszystkich standardów, które do tej pory powstały. Jest to jeden z najpóźniej wypracowanych standardów. Wpływ pozytywny na życie obywatela. To jest to, do czego powołana jest Najwyższa Izba Kontroli. I warunki, które muszą być spełnione, ażebyśmy mogli ten cel osiągnąć. Po pierwsze, kontrole, których zadaniem jest wzmacniać odpowiedzialność, przejrzystość, szeroko rozumianą prawość w sektorze publicznym. Po drugie, mamy być tą instytucją, na której inni będą się wzorować. Jeden z głównych elementów, a mianowicie to, że nasza praca jest odpowiedzią na potrzeby obywateli. Jesteśmy zainteresowani aktualnymi problemami po to, ażebyśmy mogli powiedzieć, że właśnie na nie odpowiadamy. Jak również w naszym polu zainteresowania są inni interesariusze. Parlament, jego komisje, czy rząd, jego agendy, czy także inni interesariusze. Proszę Państwa, ten górny trójkąt, czyli nasze zadania konstytucyjne, też mają cztery podstawowe wymagania. Otóż pierwsze, bardzo istotne. Możemy tylko wypełnić tą swoją rolę wtedy, kiedy będziemy mówić o niezależności najwyższego organu kontroli. Kolejny element,
to faktycznie przeprowadzone audyty. Faktycznie przeprowadzone audyty, w których jesteśmy w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytanie kontrolne. Jestem wykładowcą akademickim. Jeżeli pytam swoich słuchaczy, po co idziemy na kontrolę? Są różne odpowiedzi. Część z nich mówi, szukamy nieprawidłowości. Ja mówię, nie. Naszą rolą jest potwierdzić, czy jest tak, jak być powinno. W takim razie wyniki naszych kontroli. Co dalej? Otóż nasza rola nie zamyka się w momencie, kiedy wydamy naszą ocenę. Nasza rola jest dalej. Stworzyć takie warunki, aby ci, którzy zostali poddani naszej kontroli, mogli wywiązać się z zaleceń, które zostały sformułowane. I tutaj hasłowo komunikacja. Komunikacja zarówno z tymi, których kontrolujemy, komunikacja z tymi, od których zależy środowisko. Tu pan prezes Kwiatkowski był uprzejmy powiedzieć, zasygnalizować wnioski de lege ferenda, czyli prawo, które nie jest doskonałe, a w naszej opinii powinno być zmienione. I proszę Państwa, główny element, a mianowicie umożliwić opinii publicznej zapoznanie się z wynikami naszych raportów. I nie są to tylko raporty z kontroli. Są to również raporty, w których komunikujemy, jak wykonaliśmy swoją pracę. A szyld? Tak, bardzo ważny. Rozliczalność. A proszę Państwa, na tle tych dwóch bardzo ważnych standardów, w których mówimy o procedurach, ale procedury są nic nie warte, jeżeli nie wykonuje ich się zgodnie z zasadami etyki. W takim razie jakość pracy Najwyższej Izby Kontroli to jakość wykonanych zadań przez poszczególnych pracowników. Proszę Państwa, chciałabym bliżej Państwu przybliżyć pojęcie istotność. I na tym tle zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Drobiazg, który ma bardzo duże znaczenie. Otóż w języku polskim są dwa słowa. Różnią się tylko i wyłącznie jedną literą. Jest jakość. Czyli czego szukamy? Szukamy jakości. Czy decydujemy się na to, że jakoś tam wyjdzie? W takim razie zadam bardzo osobiste pytanie. A może gubisz ci? A to pytanie zadam w innej formie. Jak Państwo pamiętacie, mówiłam, że będzie bardzo osobiście. Pytanie brzmi tak. Czego powinnam albo powinienem od siebie wymagać? I w czterech osłonach spróbuję Państwu pewne rzeczy przedstawić. Otóż pierwszy bardzo ważny element. Jestem pracownikiem wiedzy. Pracownikiem wiedzy, o którym mówi Peter Drucker w swojej książce Zarządzanie XXI wieku wyzwania. Pracownikiem, do którego kompetencji należy innowacyjność. Pracownikiem, który nie jest rozliczany poprzez wskaźniki ilościowe, ale jakościowe. Jestem pracownikiem, który przekazuje swoją wiedzę specjalistyczną innym po to, ażeby mógł z nimi współpracować. I jestem takim pracownikiem, który, drodzy Państwo, docenia pracę w tej instytucji. Chce, a nie musi w tej instytucji pracować. Drugi element, bardzo mocno z tym związany, to, że pracując w tej instytucji, działam na podstawie prawa i w granicach prawa. Trzeci element. Mam wpływ na dysponowanie mieniem i środkami publicznymi. I to te dwa elementy są tutaj bardzo istotne.
Po pierwsze, wykonując kontrole dotyczące właśnie tego zakresu, a drugi bardzo ważny element, za który również odpowiadam, to to, że wykonując kontrolę, konsumuję pieniądze i korzystam z mienia publicznego. I czwarty element. Efekt mojej pracy zależy od kooperacji z innymi i wpływa na rezultaty pracy innych. Drodzy Państwo, czas na podsumowanie. Otóż mogę powiedzieć tak. To wiedza i postawa kreuje jakość, która pozwoli na to, ażeby wzmocnić w sektorze publicznym rozliczalność, odpowiedzialność i prawość. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo serdecznie. To, że mnie nie było, to nie znaczy, że tutaj, prawda, wypowiedź nie była ciekawa. Ja ją po prostu wcześniej nie znałem. Także teraz zaproszę kolejną osobę, panią Iwonę Bogucką, wiceprezesa Instytutu Audytorów Wewnętrznych, która opowie nam o tym, o audycie wewnętrznym, współpracy z interesariuszami, budowaniem wartości w obliczu oczekiwań. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym się podzielić takimi refleksjami z Państwem na temat audytu wewnętrznego i współpracy z interesariuszami i chciałam też pokazać Państwu, jak rozległą gamą interesariuszy audyt wewnętrzny współpracuje. Żeby wpisać się w kanon tego naszego dzisiejszego spotkania, pozwoliłam sobie znaleźć taką definicję, jedną z wielu, może nie wyczerpuje ona potrzeb, ale żeby zakreślić pewne ramy. Co to jest ta odpowiedzialność społeczna? Ponieważ my dzisiaj mówimy o kapitale społecznym, o odpowiedzialności społecznej, o audytorze wewnętrznym, czy kontrolerze wewnętrznym, czy zewnętrznym, jako zawodzie zaufania publicznego. I otóż ta odpowiedzialność społeczna jest to postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w otoczeniu bliższym i dalszym. I zaraz sobie to otoczenie bliższe i dalsze zdefiniujemy. Ale najprościej, czy też najkrócej mówiąc, że jednak pragniemy zmiany. Każdy obywatel ma nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczności i wspólnoty. I my jako audytorzy też tworzymy, czy kontrolerzy też tworzymy wspólnoty i w naszej pracy, wspólnoty naszych zawodów czy naszych stowarzyszeń, jak również wspólnotę naszej ojczyzny czy naszego państwa. I jaka jest, proszę Państwa, tak naprawdę struktura i powodzenie audytu wewnętrznego w nawiązaniu do tego, co my dzisiaj mówimy, co jest tak naprawdę kapitałem? Pierwsze to jest struktura i budowanie relacji. Ta struktura w organizacji, czyli umiejscowienie tego audytu w hierarchii organizacji, w takim układzie, żeby on mógł po pierwsze nieskrępowanie działać, czyli mógł potrafić logicznie myśleć i mógł te wyniki audytu komunikować. Cechą wyróżniającą audyt wewnętrzny jest założenie, że wspiera on jednostkę poprzez rozpoznawanie ryzyk. Tu moglibyśmy dyskutować, czy mamy się bardziej orientować na ryzyka finansowe, czy bardziej na operacyjne, czy bardziej na strategiczne. Różne badania do tego w różnym stopniu się odnoszą. Na ryzyka, które zagrażają osiągnięciu celów przez organizację. Co bardzo ciekawe, też chciałabym podkreślić, że audyt jako nośnik wartości o charakterze takim psychologiczno-socjologicznym. Czyli z jednej strony audytor wyposażony w takie cechy behawioralne, które pretendują go do tego, żeby być audytorem, ale z drugiej strony też nośnik zmiany, z drugiej strony wywołującą relację. I co to jest relacja? Ta relacja jest bardzo ważna, proszę Państwa. I jeszcze na początku ewolucji tej 15-letniej instytucji audytu wewnętrznego w Polsce, to może niekoniecznie
ta gama interesariuszy była rozbudowana, a dzisiaj jest bardzo mocno rozbudowana i chcę Państwu pokazać. Na pewno, żebym chciała wszystkich wymienić, nasze otoczenie bliższe i dalsze, to tej ściany by nam nie starczyło, ale nie o to chodzi. Chcę powiedzieć, że w naszej organizacji, tej społeczności lokalnej mamy kontrolę wewnętrzną, z którą trzeba współpracować, mamy audytowanych i te najwyższe kierownictwo, które jest odbiorem tej informacji. Mamy to otoczenie zewnętrzne, może troszeczkę bliższe, gdzie byśmy umieścili kontrolę zewnętrzną, audyt zewnętrzny, komitet audytu, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Właściwe, dotyczy to jednostek w dziale i różne instytucje kontrolne i nadzorujące, które z mocy nadanym im przepisów mają uprawnienie, żeby nas kontrolować. I mamy interesariuszy. No i właściwie tu moglibyśmy sobie postawić pytanie, kto? Z jednej strony to będą klienci, będą dostawcy, będą akcjonariusze, ale możemy powiedzieć, że też społeczeństwo. Że skoro jesteśmy tym zawodem zaufania społecznego, to też społeczeństwo jest odbiorcą. Możemy powiedzieć iść jeszcze krok dalej. Możemy powiedzieć, że mamy interesariuszy, czy mamy odpowiedzialność według przepisów międzynarodowych, a możemy iść jeszcze dalej, czy przepisów unijnych, w nieskończoność, w zależności od tego, jakie mamy otoczenie i w jakiej kulturze i o jakim charakterze w organizacji działamy. Ale te relacje są ważne i zaraz powiem dlaczego. Jakie są cele i oczekiwania? Czasami to jest tak, że nie mamy tej właściwej komunikacji i trudno powiedzieć, czego od nas się oczekuje. Robimy tą pracę najlepiej, jak potrafimy, co niekoniecznie jesteśmy w stanie zadowolić po drugiej stronie tego apetytu na dostarczoną usługę. Niemniej jednak, czego się wymaga od audytorów wewnętrznych na przestrzeni tych 15 lat? Po pierwsze, zmian postaw i koncepcji, że już nie tylko audyt finansowy, że już nie tylko audyt obszaru, że już mamy audyt procesu, że mamy audyty technologiczne, że mamy audyty informatyczne, że pojawia nam się cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenie i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają nam się też różnego rodzaju narzędzia, które wykorzystujemy w procesie audytu, ale też pojawiają nam się narzędzia związane z procesem informatycznym w naszych organizacjach, które musimy poznać, żeby tej organizacji udzielić wsparcia czy też zapewnienia. Wymagania, jakie są stawiane przed audytem wewnętrznym w zakresie dostarczania usług doradczych czy zapewniających, czy też wyrażeniem pewnego popytu na audyt wewnętrzny, związane są z dojrzałością organizacyjną, ale też z kulturą organizacji. To znaczy, że w tej organizacji istnieje świadomość, do czego służy audyt, co to jest za narzędzie. I w konsekwencji rodzi to zapotrzebowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na nowe informacje. My dzisiaj żyjemy w takich turbulentnych okolicznościach i możemy powiedzieć paradoksalnie, że audyt w takich czasach może dużo więcej przynieść wartości dodanej dla organizacji niż w takich czasach stagnacji i w czasach zastoju. Ale interesariusze potrzebują decyzji na różnych poziomach i do różnych celów, a ta informacja decyzyjna jest najważniejsza. Jak audyt wewnętrzny jako narzędzie budowania relacji? Proszę Państwa, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko tą powiedziałabym najważniejszą, korową funkcję audytu wewnętrznego, czyli tą instrumentalną, weryfikującą, informacyjną, poświadczającą, usprawniającą, to możemy powiedzieć, że ten współczesny audyt może stanowić istotne narzędzie w procesie budowania wartości w relacjach organizacja i interesariusze. Ale żeby do tego dojść, to po drugiej stronie musimy powiedzieć, ale muszą być jasne relacje komunikacji, ale muszą być wzajemne relacje, ale musi być dostarczanie wartości tej retrospektywnej i prospektywnej. Ale także zarządzanie wiedzą, bo zarówno interesariusze nasi, jak i audytorzy wewnętrzni posiadają wiedzę. Co ważne jest, jak budować tą wartość we współczesnym świecie? Otóż mamy bardzo dużo różnego rodzaju teorii, new public management, new governance i tak dalej, gdzie możemy odnieść to do audytu, do nowych procesów zarządzania, ale ja znalazłam sobie taką
teorię, która mówi o pewnej harmonii celów dwóch stron. Żeby nie traktować też audytu wewnętrznego jako taniego wykonawcę usług, ponieważ posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, to będzie nam robił zadania doradcze zamiast skorzystać z innych usług, tylko żeby traktować tego jako partnera z obopólnymi korzyściami. Czyli ja wiem, że mam dojrzałą funkcję audytu wewnętrznego, która w sposób profesjonalny dokona audytu, czy też dokona potwierdzenia. Wskazuje również na miejsce kreowanie wartości. Proszę zobaczyć, że następuje ewolucja z takich wartości, powiedziałabym, prawno, czy podległości prawno-organizacyjnych do strefy zaufania i współpracy, o której dzisiaj mówimy. Czyli z jednej strony nie tylko taki audytor, który przychodzi i mówi, czy kierownik jednostki, który wymaga, ale przychodzi ten audytor i mówi, chcę być partnerem do rozmowy, chcę dialogu, chcę przejrzystości. Na takich zasadach chcielibyśmy oprzeć naszą współpracę. Co jest, proszę Państwa, ważne, że tak naprawdę zadałam pytanie na jednych z konferencji, czy audyt już osiągnął zenit i jest na takim poziomie doskonałości w Polsce po 15 latach organizowania, czy jest jeszcze przestrzeń do doskonalenia. I uzyskałam taką odpowiedź, że audyt szans na osiągnięcie zenitu w Polsce nie ma, ponieważ regulator nam na to nie pozwoli. Bo cały czas mamy różnego rodzaju zmiany w ustawach, mamy różnego rodzaju zmiany w przepisach krajowych i unijnych, technologicznych, a audyt, żeby nadążyć za tym, żeby być dla organizacji przydatny, niestety musi z tymi technologiami, proszę Państwa, się zapoznawać. I wraz ze wzrostem tego postrzegania przez kierownictwo, tego budowania zaufania i budowania autorytetu audytu wewnętrznego, to wzrasta też świadomość. I kierownictwo mówi, może nie tylko zapewnienie, nie tylko doradztwo, ale ja bym też chciał, czy bym też oczekiwał, czy nasza organizacja by oczekiwała takiego zapewnienia, takiego zaudytowania bezpieczeństwa i stabilności prowadzonej działalności. Jaka jest wartość dodana? Po pierwsze, proszę Państwa, że ponadprzeciętna jakość, zdyscyplinowane i metodyczne podejście, środowisko audytu wewnętrznego jest informacja. Ta informacja jest podstawą, ale audyt nie jest właścicielem informacji, w posiadanie której wszedł prowadząc audyt wewnętrzny i musi tą informację przekazać w odpowiedni sposób i do osób, które mogą poświęcić jej odpowiednią uwagę. Atutem jest wiedza, o tym dzisiaj też mówiliśmy, że ta wiedza jest bardzo ważna, przygotowanie metodyczne plus status niezależnego audytora. I teraz proszę zobaczyć, że z jednej strony oczekiwana jest informacja, w jaki sposób audyt wewnętrzny buduje wartość organizacji, ale z drugiej strony audytorzy też chcą wiedzieć, jak mają pomóc. Chcą znać te oczekiwania, żeby w jak najwyższym stopniu być użytecznym dla swojej organizacji. I podsumowanie chciałabym w ten sposób przedstawić, że audyt wewnętrzny nie jest, tak jak kontrola wewnętrzna czy kontrola zewnętrzna, nie jest jakimś odrębnym bytem. Chcę powiedzieć tutaj, korzystając z okazji i odnieść się do definicji z prakseologii, definicji organizacji, która mówi, że organizacja to jest takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości. Czyli wszystkie instytucje, które są, czyli wszystkie komórki, które są w danej organizacji, one nie są silosowymi tworami tylko same dla siebie, tylko one muszą współpracować. I to, co wytworzą, czy też ten wsad, czy ta informacja, ona tak czy owak na pierwszej, na drugiej, czy na trzeciej linii obrony nam się pojawi. Zrozumienie potrzeb i poglądów interesariuszy, czyli my tak naprawdę musimy wiedzieć, czego się od nas oczekuje, czy mamy się odnosić do tych ryzyk strategicznych, czy do ryzyk operacyjnych, czy jesteśmy na takiej fazie dojrzałości naszej organizacji, że możemy doradzać, czy mamy wystarczającą wiedzę, umiejętności i kompetencje do tego, żeby doradzać, czy z kolei organizacja jest w takiej fazie, że potrzebuje zapewnienia. Audytor powinien również kreować nową jakość, będąc z jednej strony partnerem organizacji, z drugiej strony przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, o czym dzisiaj mówimy. I teraz proszę zobaczyć, że nie możemy stać w miejscu, bo też musimy dopasować te swoje usługi do wymogów, jakie nakłada na nas gospodarstwo, gospodarka, społeczeństwo, technika, zmieniające się przepisy prawa. I
pewne trendy, które pojawiają się teraz w badaniach dotyczących audytu wewnętrznego i ewolucji tej instytucji, mówią, że już nie tylko sam taki charakter prospektywny, ale też charakter taki proaktywny audytu wewnętrznego w następnych latach będzie się kształtował, czyli współdziałanie z innymi zespołami w celu wdrożenia zmian i tworzenia szerokiego zakresu systemów kontrolnych dla różnych zastosowań. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że syntetycznie przedstawiłam tę wizję. Teraz chcę zaprosić panią Ewę Sowińską, wiceprezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, osobę, która bardzo również była zaangażowana w organizację tej konferencji. Myślę, że bez której by tutaj nam się wiele rzeczy nie udało. Także bardzo serdecznie ci dziękuję w tym momencie już. Mariusz mi już przedstawił, także jeszcze raz może przypomnę, nazywam się Ewa Sowińska, a jestem osobą, która wykonuje zawód biegłego rewidenta i teraz w obecnej kadencji w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów koordynuję tematy związane z edukacją. I chciałam też jeszcze właśnie do tego tematu się odnieść, bo jak była dyskusja prezesów, to próbowałam Sebastianowi dać sygnał, że i w tym temacie już współpracujemy, bo drodzy Państwo, 26 października była konferencja, którą właśnie audytorzy wewnętrzni, ale też ACCA, Jakub Wojnarowski, my, Polska Izba Biegłych Rewidentów, uczelnie warszawskie, ale też profesor Hausner ze swoją ideą Open Economy, zorganizowaliśmy konferencję, której tytuł jest szczególny. To jest tytuł, który trochę też ma związek z inicjatywami Forum Odpowiedzialnego Biznesu, edukacja jako przedmiot obowiązkowy. I muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy ciągle pod wrażeniem tej konferencji, bo ona miała szczególny wymiar, ponieważ dyskutowaliśmy o ogromnie ważnym dla nas temacie, ale dyskutowaliśmy w różnorodnym środowisku, bo byli tam przedstawiciele różnych środowisk, naszych zawodów, ale uczelnie, naukowcy, NGOsy, ludzie, którzy się zajmują edukacją, więc naprawdę niesamowite. Proszę Państwa, ja chciałam Państwu powiedzieć o naszym zawodzie, o tym, co robimy, trochę inaczej, niż pewnie się Państwo spodziewają. Ja chciałam powiedzieć nie tylko o tym, co my robimy, ale jak to robimy i po co robimy, żeby móc powiedzieć Państwu, ale potem Państwa zapytać jako interesariuszy, jak rozumiemy budowanie kapitału społecznego. I ja chciałam Państwu powiedzieć o mentoringu, o tym, dlaczego on się pojawia w audycie, dlaczego my, biegli rewidenci, o tym dyskutujemy, bo w naszej ocenie, z naszych doświadczeń i dyskusji wynika, że mentoring jest taką relacją, która będzie coraz bardziej powszechna, a będzie i jest taką relacją, która właśnie wspiera i pomaga budować postawy etyczne, o których dzisiaj już dużo mówiliśmy. Proszę Państwa, jak pytamy różne osoby, które nie są związane z naszym środowiskiem, z czym kojarzy im się nasz samorząd, to są takie też odpowiedzi, które mówią, że to coś takiego jak taki cech rzemiosła, że to są ludzie, którzy mają uregulowany zawód i ten samorząd pilnuje, żeby wykonywali ten zawód w sposób właśnie zgodny z procedurami, z zasadami, z ogólnie przyjętymi regułami. A my, proszę Państwa, od pewnego czasu dyskutujemy właśnie o tej swojej drodze, misji, o tym, co chcielibyśmy robić i w jaki sposób zostać odczytywani i stwierdziliśmy, że zawsze będziemy z samorządem, który będzie dbał o swoich członków, wspierał ich w rozwiązaniach, które pomagają im ten zawód wykonywać, ale też chcemy zmierzać ku takiej drodze, żebyśmy byli przez swoich interesariuszy postrzegani jako swego rodzaju think tank, czyli samorząd ludzi, którzy wykonując swą pracę, również starają się zabierać w głos w ważnych dyskusjach, dyskusjach, które dotyczą przede wszystkim kwestii biznesowych, ale nie tylko. I w związku z tym 7 listopada była konferencja, której tytuł jest znamienny, nie nieodpowiedzialni,
My jako Polska Izba Biegłych Rewidentów byliśmy partnerem tej konferencji i tam padło bardzo dużo ciekawych informacji na temat rozumienia odpowiedzialności, odpowiedzialności społecznej. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że mi szczególnie przypadło takie powiedzenie, gdzie zostało to wypowiedziane przez mądrych ludzi, że społeczna odpowiedzialność to nie tylko inicjowanie pewnych działań, to również popieranie tych dobrych działań, czyli te, które są na rynku. Nie trzeba samemu wszystkiego tworzyć, wystarczy, żeby się rozejrzeć i znaleźć te dobre inicjatywy, które już są, w których można się odnaleźć. Dzisiejsza inicjatywa jest tego potwierdzeniem, właśnie czy o zawody, czy organizacje razem mówią o tych samych ważnych rzeczach. No i właśnie chciałam powiedzieć, że my jako Samorząd Biegłych Rewidentów od zeszłego roku, ale trochę pod wpływem inspiracji ACCA, znowu się przeplatają te nasze zawody, organizacje, zaangażowaliśmy się w sposób naprawdę bardzo aktywny w inicjatywę profesora Hausnera, który powiedział to, co dzisiaj Państwo powiedzieli często w wypowiedziach, że wiele rzeczy, które jeszcze dotychczas działało, wiele zasad, wiemy, że one już nie działają, ale ciągle nie wiemy, jakie będą te, które powiemy, że to są właściwe na dzisiejsze czasy. W związku z tym takie spotkanie jak dzisiejsze, takie inicjatywy jak Open Eye Economy są inicjatywami, które się my włączamy, bo wiemy, że żeby znaleźć rozwiązania, trzeba dyskutować w różnorodnym środowisku. I w związku z tym zaangażowaliśmy się nie tylko w wydarzenie, które jest w Krakowie w zeszłym roku, było w listopadzie w tym roku, w przyszłym tygodniu, wtorek, środa jest drugie wydanie, ale również włączyliśmy się w inicjatywę Open Eye Economy on Tour, czyli podróżowała ta inicjatywa po całej Polsce. Pierwsza poza Krakowem odbyła się w Gdańsku i tam byliśmy bardzo mocno aktywni. Byliśmy organizatorem przedsięwzięcia, które dyskutowało o potencjale w firmach, o potencjale w takich zawodach jak nasz, czyli o tym, jak bardzo ludzie wpływają na sukces swoich firm i organizacji. I proszę Państwa, myślę, że kolejna ta edycja dotycząca wartości niematerialnych i ich wycenie, myślę, że powinna się odbyć w szerszym gronie, więc myślę, że i Państwo się włączą, bo ciągle szukamy metod, jak to zmierzyć. Czyli to, co mówił profesor Hausner, też rachunkowość wartości. Mam nadzieję, że będziemy umieli to policzyć, ale wiemy, że nie będzie to proste, dlatego już dzisiaj zachęcamy do dyskusji. Kolejnym przystankiem była Bydgoszcz, tam kontynuowaliśmy tę dyskusję, a następny przystanek to Warszawa i właśnie ta konferencja, o której Państwu mówiłam. Nieodpowiedzialni to również inicjatywa, którą się włączamy. Myślę, że tych inicjatyw mogłabym jeszcze wymieniać dużo, ale chcieliśmy Państwu pokazać, że to jest dla nas sposób na słuchanie naszych klientów, na słuchanie naszych interesariuszy, bo w naszym gronie spotykamy się co roku w ramach konferencji auditingu i tam mówimy o swoich wewnętrznych potrzebach, o swoich trudnościach w wykonywaniu zawodu, bo pewnie Państwo wiedzą, że jest szczególny okres w naszej pracy. W tym roku świętujemy 25-lecie, ale też mamy wiele nowych rzeczy, nową ustawę, nowe standardy. Bardzo dużo musimy się uczyć. Nie zmienia to faktu, że najbardziej na naszą pracę zawsze wpływać będzie to, co się dzieje w biznesach naszych klientów, bo to zawsze będą najważniejsze powody, dla których my się będziemy zmieniali. Proszę Państwa, to co powiedziałam, Państwu na pewno nasz zawód, my jako biegli rewidenci kojarzą się w pierwszej kolejności z ludźmi, którzy wydają opinie. Dzisiaj opinia jest zawarta w sprawozdaniu z badania o sprawozdaniu finansowym, o sprawozdaniach finansowych. Ale my chcielibyśmy, żeby Państwo zauważyli w nas również ten element doradców biznesu, czyli takiej naszej roli w życiu gospodarczym, która właściwie była motywacją do powstania naszego zawodu. To my powstaliśmy jako zawód po to, żeby biznes wspierać w osiąganiu celów, doradzać, patrzeć na pewne procesy troszeczkę z boku, w związku z tym świeżym okiem. Myślę, że tak jak jest napisane na naszym roll-upie, że biegły rewident, twój nowy doradca w biznesie. Pewnie regulacje, Państwo wiedzą, mogą ograniczać tę rolę, jeżeli jesteśmy jednocześnie biegłym rewidentem. W wielu obszarach nie możemy być doradcą, ale jest wiele firm, w których biegły rewident nie jest biegłym rewidentem podpisującym się pod sprawozdaniem. W związku z tym myślę, że korzystniej jest właśnie z taką osobą realizować pewne takie usługi doradcze i myślę, że przywiązujemy do tego ogromną wagę, bo staramy się w taki sposób
planować, modelować szkolenia, które biegli rewidenci zaliczają w ciągu roku bardzo dużo, to są szkolenia obligatoryjne, żeby przygotowując się coraz lepiej do roli audytora, również wykorzystywali tę wiedzę i byli coraz lepsi w roli doradcy biznesowego. No i ten mentoring, dlaczego on do nas przyszedł? Przyszedł z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że my jako Polska Izba Biegłych Rewidentów jesteśmy również członkami wielu organizacji międzynarodowych. Jedną z nich jest IFAK, który wyznacza nam standardy, między innymi standardy edukacji. I IFAK powiedział, znaczy osoby, które nad tymi standardami pracowały, powiedziały, że w ostatnich latach takie zawody jak państwa i nasz zbyt dużą wagę przywiązywały tylko do rozwoju umiejętności technicznych swoich członków. Zapomniano trochę o tym, co mówił mój kolega, o kompetencjach osobistych, o kompetencjach, które wynikają z umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, o tych wszystkich cechach, które decydują, że są liderzy, przywódcy. I teraz jest taki czas, kiedy musimy te nieodrobione lekcje nadrabiać. Wiedza zawsze będzie kluczowym elementem wykonywania naszej pracy, ale ona musi być wyposażona jeszcze w coś i właśnie w te kompetencje miękkie. W różnych dyskusjach my mieliśmy ten przywilej, że w jakimś momencie Bank Światowy finansował pewne nasze szkolenia, działania. Mieliśmy różne edukacyjne projekty, które realizowaliśmy. Wyniknęło, że relacja mentor-mentee, mistrz-uczeń jest jedną z lepszych relacji, w której można kształtować postawy etyczne. Dlatego my bardzo przyglądamy się mentoringowi, żeby w procesie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta wprowadzić ten element pracy mistrza z uczniem. Bo tylko w takiej relacji może się zrodzić właśnie możliwość sprawdzenia postawy etycznej. Tego się nie da sprawdzić w czasie różnych technicznych egzaminów. Ale rozumiemy też, że my jako biegli rewidenci, czyli osoby, które w ciągu roku spotykają się z wieloma modelami biznesowymi naszych klientów, z wieloma ich wyzwaniami, jesteśmy naturalnym mentorem biznesu. I ten obrazek, to zdjęcie ma pokazać, że jak się idzie na szczyt, to trzeba iść do góry. I my w jakimś momencie czujemy, że ten młody kandydat do naszego zawodu podaje mistrzowi rękę, żeby weszli razem na szczyt, ale też może być taka sytuacja, że my jako biegli rewidenci, przechodząc z naszym doświadczeniem, pomagamy naszym klientom wchodzić na ich szczyty. Proszę Państwa, temat, który jest bardzo mocno dyskutowany na różnych konferencjach, w różnych gremiach biznesowych, to są dane pozafinansowe. W tym roku Państwo doskonale wiedzą, że jest niewielka może na razie liczba firm, ale te największe zobowiązane do tego, żeby raportować informacje niefinansowe. Wydawałoby się, że po co biegli rewidenci angażują się w te tematy, w te zagadnienia, ponieważ regulacja nałożyła obowiązek na duże firmy, ale nie zobowiązała te firmy, by swoje dane pozafinansowe weryfikowały z biegłymi rewidentami. Nasza rola jest bardzo prosta, my tylko mamy powiedzieć jest lub nie ma. Ale okazuje się, że my rozumiejąc potrzeby interesariuszy naszych klientów, rozumiejąc potrzeby inwestorów, którzy w dużej mierze swoje decyzje biznesowe podejmują w oparciu właśnie o te dane pozafinansowe, stwierdziliśmy, że nie możemy nie uczyć się teraz, kiedy uczy się całe środowisko biznesowe, rozumienia raportowania tych danych. Bo oczywiście raport jest zwieńczeniem pewnej drogi, pewnej strategii działania, ale nie zmienia to faktu, że wszelkie badania pokazują, że w wartości firmy ponad 80% stanowią te dane, które są zawarte właśnie w tych danych pozafinansowych. Dlatego my, mimo że badamy sprawozdania finansowe, nie możemy lekceważyć tego raportowania pozafinansowego, a z drugiej strony nie możemy lekceważyć ponad 80% wartości. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego tematu, żebyśmy my jako biegli rewidenci się tego uczyli, ale równie dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby wiedzą, która powstaje nie tylko na rynku polskim, ale w środowisku międzynarodowym dzielić się z naszym otoczeniem. Dlatego zapraszamy Państwa
na naszą stronę, gdzie jest i biblioteka, tam jest bardzo dużo publikacji, które tłumaczymy na język polski, które są efektem pracy wielu organizacji międzynarodowych. Wiele z tych publikacji trochę wyprzedza te rzeczy, które są dostępne w języku polskim, bezpośrednio przygotowane w Polsce. Bardzo Państwa zachęcamy do przyjrzenia się tym danym. Zresztą tutaj z audytorami wewnętrznymi też bardzo często o tym rozmawiamy, jak łączyć siły, jak łączyć swoje możliwości, żeby wiedza o tych obszarach była jak najbardziej dostępna. I muszę Państwu powiedzieć, że widzą Państwo 17 celów zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj większość firm musi pokazywać, jak w swojej strategii, jak w swoich działaniach te cele realizują. Dla nas dwa z tych celów są szczególnie ważne w tym roku, ale pewnie w następnych latach będą równie ważne i pewnie będą się pojawiały nowe. Partnerstwo na rzecz osiągania celów. To jest rzecz, która nam bardzo przyświeca. Efektem tego było powołanie w styczniu tego roku bardzo zróżnicowanej grupy. Właściwie tam były zaproszone do współpracy, do rozmowy wszystkie instytucje, które w jakimś stopniu ich członkowie, ich interesariusze spotykają się z danymi niefinansowymi. A więc byli tam przedstawiciele SEG-u, byli przedstawiciele ACCA, audytorów wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, jesteśmy my jako Polska Izba Biegłych Rewidentów, KNF, mogłabym Związek Banków Polskich, PT, mogłabym wymienić tę listę bardzo długą. I to Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało uznane jako jedna z ważniejszych demonstracji właśnie współpracy na rzecz osiągania celów. Efektem pracy tej zespołu, grupy roboczej była konferencja w Ministerstwie Rozwoju, gdzie również opowiadaliśmy o tym, jak firmy mogą się lepiej przygotować do raportowania niefinansowego. Chcieliśmy Państwu właśnie pokazać tymi różnymi inicjatywami, że nie tylko dyskutujemy o tym, jaka jest nasza społeczna odpowiedzialność, ale działamy w tym obszarze, łączymy się z innymi organizacjami, nie dublujemy pewnych działań, jeżeli można zrobić to razem. I dlatego dla nas ten cel jest szczególnie ważny. Ale oczywiście cel czwarty, czyli dobra jakość edukacji, jest ogromnie ważny, bo to, co zostało powiedziane wcześniej w prezentacjach NIK-u czy audytorów wewnętrznych, jesteśmy zawodem wiedzy, w związku z tym nie możemy tego elementu pominąć, zawsze musimy do tego przywiązywać wagę, ale Państwo rozumieją, że ta wiedza raz nabyta nie jest nam dana na zawsze. Ta zmiana, która nas dotyczy, jest ogromna. I też zdajemy sobie sprawę, o tym dyskutujemy w naszym środowisku, ale też z naszymi klientami, że paradoks może polegać na tym, że jedną z ważniejszych umiejętności, którą my, zawody wiedzy, będą musiały stosować, to jest możliwość zapominania tego, czego się nauczyliśmy, uczenia się nowych rzeczy. To ponoć jest bardzo trudne dla nas jako ludzi i ta wiedza, ta cecha wymaga szczególnych treningów, dlatego przywiązujemy wagę do tych celów, które są związane z rozwojem kompetencji osobistych. Jeżeli mówimy o raportowaniu niefinansowym i o tym, że my nie mamy obowiązku potwierdzania tych danych, weryfikowania, to głośno też mówimy naszym klientom, pamiętajcie Państwo, w momencie, kiedy raportujecie obowiązkowo dane niefinansowe, one mają takie same znaczenie odpowiedzialnościowo, jak dane finansowe. Jeżeli mówimy, że te dane niefinansowe stanowią ponad 80% wartości firm, tych firm, które są kluczowe na rynku, to jak możecie sobie pozwolić na ryzyko niedzielenia się odpowiedzialnością z kimś, kto się zna na tych sprawach równie dobrze jak wy. Dlatego podkreślamy, że paradoksalnie w momencie, kiedy nie mamy obowiązku weryfikowania, nasza rola jest jeszcze większa, bo wówczas tę odpowiedzialnością trochę klient dzieli się ze swoim audytorem, ale odpowiedzialności nie można do końca outsourcować. Dlatego uważamy, że oprócz tego, że weryfikujemy sprawozdania, dane niefinansowe, finansowe, dajemy o nich zapewnienia, nie zmienia to faktu, że działamy bardzo mocno w tym obszarze, żeby sprawozdania finansowe polskich spółek były coraz lepsze, żeby one coraz bardziej odzwierciedlały to, co się w firmach dzieje, bo na końcu dnia każdy zarząd, rada nadzorcza, komitet audytu jest świadomy, że nie da się outsourcować odpowiedzialności. Ona zawsze pozostanie po stronie tych, którzy są zobowiązani do wypełniania pewnych obowiązków. Ale oczywiście można tą odpowiedzialność w odpowiedni sposób
kierować, można się nią dzielić, zapraszać osoby do współpracy. Także myślę, że to jest pierwsze spotkanie w gronie tych trzech organizacji, a kolejne spotkania będą jeszcze bardziej przybliżały nas do wspólnego poznawania się, rozumienia naszej pracy, naszego zawodu. A dzisiaj chciałam Państwu serdecznie podziękować za to, że mogłam się spotkać, powiedzieć o tym, co robimy i co przyświeca naszym działaniom. Ta społeczna odpowiedzialność dla nas to edukowanie otoczenia w rozumieniu tej trudnej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Dziękuję bardzo. Tym sposobem doszliśmy do w zasadzie przedostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Do panelu zaproszonych gości, ekspertów, interesariuszy. Ja teraz przedstawię te osoby, które wezmą udział, natomiast poproszę o taką minutową przerwę, żeby tutaj przygotować też miejsce. W panelu wezmą udział pani profesor Aldona Kamela-Sowińska, pani Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pan profesor Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, pan Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni, pan doktor Wojciech Szczurek, pan doktor Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz pan Robert Bartolt, członek Komitetu Audytu Ministerstwa Edukacji Narodowej. A panel poprowadzi znany już Państwu Jakub Wojnarowski. Proszę o minutkę teraz przerwy, dobrze? Proszę bardzo, ja sobie najwyżej tutaj, także jest okej. Okay. Mamy tu trzeci mikrofon jeszcze, także jest okej. Okay. Będziemy. Okay. Proszę Państwa, to ja myślę, że te trzy wystąpienia, które mieliśmy przed chwilą, były niezwykle inspirujące. A ja przez chwilę zastanawiałem się, czy właściwie ta kolejność tej dyskusji, która dzisiaj jest zaplanowana, jest właściwa. Czy to nie powinno być tak, że najpierw interesariusze audytu i kontroli występują, opowiadają o tym, co jest dla nich najistotniejsze w audycie, a potem Państwo jako przedstawiciele tych instytucji mówią o tym, jak na to odpowiedzieć. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to, że Państwo już przedstawili, jak funkcjonują, a teraz będzie czas na interesariuszy, to tworzy perspektywę kolejnego spotkania, aby odpowiedzieć na to, jak ewentualnie dokonać zmian w tym, co się robi, żeby na te potrzeby, o których będą Państwo za chwilkę mówić, odpowiedzieć. Proszę Państwa, ja tak jak w poprzednim panelu nie będę chciał adresować tych pytań za każdym razem do konkretnych osób. Zależy mi na tym, żeby Państwo odpowiadali tak jak w panelu, żeby to nie było oświadczenie, tylko była dyskusja. I pierwsze pytanie zadam bardzo, bardzo, bardzo krótkie, ale takie, które oczekuje też krótkiej odpowiedzi. Czy Państwo mają zaufanie do instytucji przeprowadzających audyt albo kontrolę, kiedy one przychodzą do Państwa i ten proces się odbywa? Panie prezydencie, bardzo proszę. No tak wypadło. Tak, mam zaufanie i muszę przyznać, że ja pracuję w administracji samorządowej od wielu lat. W ogóle z gdyńskim samorządem jestem związany od 90 roku i obserwuję z jednej strony, jak zmienia się administracja, ale też jak zmieniają się instytucje, które z nami współdziałają. I muszę przyznać, że to jest niezwykle budujące doświadczenie. Dzisiaj musimy, patrząc na kontrolę i na współpracę z instytucjami kontrolującymi, mieć świadomość, że w gruncie rzeczy patrzymy
na wspólnie osiągany cel. Każda instytucja nowocześnie zarządzana, każda instytucja myśląca odpowiedzialnie musi zakładać, że musi wpisywać w swoje funkcjonowanie kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną. To jest normalne narzędzie zarządzania. Każda instytucja, administracja ucząca się musi zakładać, że musimy mieć możliwość weryfikowania własnej praktyki nie tylko przez pryzmat kompetencji, którą sami zdobywamy, ale także przez pryzmat kompetencji osób, które weryfikując, kontrolując naszą pracę, dostarczając nam bardzo wielu dobrych przemyśleń, doświadczeń, które możemy w praktyce wprowadzać potem w naszą codzienną rzeczywistość. Muszę przyznać, że gdy patrzę na ostatnie lata funkcjonowania takich instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli z perspektywy kontrolowanego, to muszę przyznać, że jest to doświadczenie niezwykle budujące. Myślę, że tak jak zmieniało się podejście pracowników administracji, bo my też musieliśmy wytworzyć właściwe przekonanie wśród naszych współpracowników o tym, że kontrola to jest pewien proces, który ma służyć poprawie jakości naszego funkcjonowania, więc podstawowemu celowi, dla którego pracujemy, ale także ze strony instytucji kontrolujących, jak zmieniło się podejście, jak wspólnie wypracowujemy rozwiązania, które powodują, że możemy wyciągać pozytywne wnioski, poprawiać swoje błędy, ale jednocześnie wzajemnie się inspirować. Drugim obszarem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest coś, co także zasługuje na takie zauważenie, to kwestia podejmowania przez Najwyższą Izbę Kontroli także takich działań de lege ferenda. Myślę, że w naszej praktyce rysują się liczne przykłady nie do końca prawidłowego systemu prawnego, właściwej legislacji. Ta możliwość zgłaszania i sygnalizowania problemów, które warte są zainteresowania Izby, w praktyce przekłada się także na to, że możemy liczyć na to, że prawo w Polsce będzie po prostu lepsze. Bardzo dziękuję. Pani profesor. Szanowni Państwo, najpierw bardzo chcę podziękować za zaproszenie. To dla mnie wielka przyjemność być tutaj z Państwem. Zaproszenia się nie spodziewałam, stąd tym bardziej gorąco dziękuję. Ja jestem takim frontmanem, który odbiera zjawiska z rzeczywistości, musi je jeszcze przełożyć na nowe pokolenie, go tego nauczyć. O tym powiem potem. Ale pytanie było o zaufanie. Nobody is perfect. I to jest podstawa kontroli. Bez kontroli świat stanąłby w stanie chaosu i w ogóle nie ma dyskusji. Powstanie teraz nie co, czy, tylko jak. I pierwszą pułapką, z którą się spotykałam w kontroli, każdego szczebla jest prezentyzm. Prezentyzm to zjawisko oceny zjawisk z przeszłości, czasem odległej, według wiedzy, narzędzi, doświadczenia i umiejętności wykształcenia dnia dzisiejszego. I przykładamy dzisiejszą wiedzę do oceny zjawisk, które były kiedyś, bo taka jest natura człowieka. I myślę, że to jest największa pułapka wszelkich kontroli. Myśli tak jak ten, który podejmował decyzję w czasie, kiedy podejmował, a nie według tego, co wiesz dzisiaj. I myślę, że to dotyczy zarówno audytorów, jak i nadrzędnych organów kontroli. I druga pułapka myślowa, z którą się spotykam, jak odbieram i odbierałam produkty kontroli, to jest płaskie myślenie. Myślenie procesowe. Myślenie standardami wykonawczymi. A przecież świat się zmienia. Świat się zmienia. I teraz tak, jeżeli pasowało mi do tego świata, to standardów to dobrze. I tu bardzo mi się podobało wystąpienie pani, która powiedziała pani o tej wszechobecnej, powszechnej ocenie stanu i dbałości o stan państwa. Moim zdaniem dzisiaj trzeba zrobić trzy rzeczy, żeby wzbudzić, wznieść, podwyższyć, ugruntować zaufanie. Pierwsze, redefiniować pojęcie interes publiczny. Zmienia się funkcja państwa, z państwa liberalnego na państwo regulacyjne, w świecie, nie tylko u nas. To trzeba w tyle głowy mieć. Zrobić wykład o makroskali tych zagadnień. Drugie, zredefiniować pojęcie interes publiczny.
interes Skarbu Państwa. Co jest dziś interesem Skarbu Państwa? To jest trudne. Jakiś esej, jakieś opracowanie, jakieś seminarium. I co jest, jakie są dziś narzędzia ochrony interesu Skarbu Państwa? Czy kontrola jest narzędziem ochrony interesu Skarbu Państwa? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i gdzie? Jak będzie pytanie o tym, jak uczyć tego studentów, to spróbuję na to odpowiedzieć. I ostatnia rzecz, mianowicie powstają nowe grupy społeczne, której trzeba ocenić. Powstaje zjawisko prekariatu. Prekariusze powstają. Jak chronić prekariusza, który jest w tej chwili główną grupą społeczną? To nie ma nic wspólnego z brakiem wykształcenia. Wykształcony, światły, a boi się. Oczekuje ochrony. Czy my go chronimy przez instytucje kontroli? To są fundamentalne pytania w makroskali, które zadaje człowiek uczony, który jednocześnie musi nauczyć młode pokolenie, żeby odpowiadało potrzebom rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi, że był uprzejmy i zaprosił moją skromną osobę na dzisiejszą konferencję i debatę. Jako reprezentant szkół wyższych chcę powiedzieć, że jesteśmy jednymi z większych klientów, użyję tego słowa, różnych instytucji, beneficjentów, ale ja mówię klientów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kontrole zewnętrzne. Uniwersytety dostały w ostatnich latach bardzo duże środki z Unii Europejskiej. Jest to poważny problem, ponieważ Uniwersytet Gdański rzeczywiście wybudował od podstaw nowy kampus, który kosztował, był bardzo oszczędnie zostały pieniądze wydane, ale cały kampus kosztował zaledwie 700 milionów. Ale pierwsze pieniądze, jakie dostałem, to pierwsza kontrola, która była po decyzji Unii Europejskiej, to było ABW. Druga kontrola to był jeszcze wtedy Urząd Kontroli Skarbowej. A potem NIK-u oczywiście nie było. I chcę powiedzieć Państwu, że dokonałem analizy i okazuje się, że uniwersytety i nie tylko uniwersytety mogą rocznie kontrolować 16 instytucji różnych, które są do tego uprawnione, razem z Unią Europejską. I chcę powiedzieć, że to jest takie podejście, które generuje często u tych beneficjentów niezadowolenie, używam bardzo płytkiego określenia, ponieważ jeszcze nie wydaliśmy złotówki, a już się nas podejrzewa o oszustwa albo korupcję. W związku, ja sobie cenię CBA w tym zakresie, że zmieniła swoje podejście, ponieważ kiedy się zaczyna projekt, to oficer czy agent przychodzi i mówi, jestem waszym opiekunem, no i się czuje bezpiecznie na ulicach Gdańska. Także to jest jedna sprawa. Z drugiej strony, czy są aspekty pozytywne kontroli zewnętrznej? Jak najbardziej tak. Ja przeżyłem Najwyższą Izbę Kontroli przez swoje życie, bo miałem okazję zapracować w instytucjach państwowych jeszcze w okresie realnego socjalizmu. No i nawet miałem z nikiem w mundurach do czynienia, bo pracowałem w MON-ie. W związku z tym przechodziłem kontrolę i te kontrole wtedy sobie bardziej ceniłem, lepiej niż kontrolę wewnętrzną Dowództwa Marynarki Wojennej czy Ministerstwa Obrony Narodowej. I uważam, że są pewne wartości pozytywne. Natomiast na te pozytywne wartości, które wnosi kontrola, jakakolwiek kontrola, pozwala nam po prostu weryfikować swoje błędy, jeżeli takie popełniamy. Możemy to robić w tej chwili między innymi korzystając z audytu zewnętrznego i wewnętrznego. Czyli audyt wewnętrzny to jest, powiem, instytucja, która w uniwersytetach wszystkich już od tam początku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, uczelnie pokusiły się i utworzyły biura czy sekcje audytu wewnętrznego. Było to bardzo dobre rozwiązanie.
Ja na kontrolę patrzę w kontekście kontroli zarządczej, która w Polsce została wprowadzona przede wszystkim do jednostek sektora finansów publicznych i uważam, że te naczynia powinny zostać połączone, bo przy tej architekturze kontroli zarządczej mamy miejsce dla audytu wewnętrznego, dla komitetu audytu, ale również różnego rodzaju kontroli. No ja wyliczyłem 16 tamtych kontroli, tyle nie jest wypełnione, jeżeli chodzi o rozporządzenie ministra finansów. Czyli to jest kolejna rzecz, której mi brakuje w dzisiejszej dyskusji, że my pomijamy kontrolę zarządczą. Mam pytanie, czy po prostu jest coś, czego nie wiem, że nie będzie kontroli zarządczej. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie mówimy o ryzyku. Kontrola mi pomaga i audyt wewnętrzny pomaga mi zarządzać ryzykiem. Ryzyko, mówi się, że mamy systemowe, strategiczne ryzyka, operacyjne. One wszystkich instytucji, przede wszystkim finansowych, są ważne i to jest kolejny element. Często, jeżeli mamy kontrole zewnętrzne, to zadajemy sobie pytanie, w oparciu o jakie prawo one powinny funkcjonować. Ponieważ my mamy podwójne prawo, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i musimy szanować nasze krajowe prawo i prawo w różnych zakresach funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, czy tylko krajowe. Mam niestety dwa prawa, bo jeżeli chodzi o projekty unijne, to ci inspektorzy, którzy odwiedzają naszą uczelnię, to się opierają na tamtym prawie, chociaż ja próbuję udowodnić, że ja podlegam pod jurysdykcję polską, no ale nie zawsze znajduję po stronie kontrolujących tych aspektów, które czy nie dają sobie narzucić prawa polskiego. Także jeżeli chodzi o kontrolę, jest bardzo ważna. Korzystamy z naszego audytu wewnętrznego i tutaj zapada pytanie i chcemy to przeprowadzić w mojej katedrze ryzyka, którą się zajmuję. Ilu Polaków, czyli interesantów, wie, co to jest kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna i co to jest audyt? Najczęściej jest to mieszane. Po prostu ja przemawiam do całej społeczności akademickiej, mówię, proszę audytu się nie obawiać. Audyt ma nam pomagać w zarządzaniu. Audyt ma nam pomagać, żebyśmy nie popełniali błędów i podpowiada, jak zlikwidować pewne sprawy, które może poszły za daleko. I to jest tak naprawdę mój doradca jako rektora. Panie profesorze, audyt mi doradza, audyt mi mówi o tym, co powinniśmy zrobić i w jaki sposób. Tego mnie nauczono w komercyjnych bankach, w których pracowałem i przeniosłem to do uczelni. I chcę powiedzieć natomiast, obywatele polscy nie rozróżniają kontroli od audytu. Audytu tak samo się boją jak NIK-u. Dziękuję, bo jestem dyscyplinowany. Bardzo dziękuję. Dominiko. Ja, proszę Państwa, chciałabym wnieść tutaj perspektywę firmy międzynarodowej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więc przede wszystkim chciałabym odnieść się do tej kwestii zaufania w taki sposób, że w pewnym stopniu pocieszyć Państwa, którzy reprezentują tutaj organy kontrolne, że budowanie zaufania to nie tylko Państwa dotyczy, ale także organizacja, w której ja pracuję, czyli duża międzynarodowa firma, oczywiście też pracuje nad zbudowaniem zaufania, czyli to jest coś, o co zabiegamy i co jest bardzo łatwo zniszczyć, takie zaufanie, natomiast bardzo trudno i długo je się buduje. I tak jak ja rozumiem zaufanie z punktu zarządzania taką międzynarodową firmą, to jest to oczywiście
przede wszystkim zaufanie klientów oraz wszelkich interesariuszy na danym rynku i takim prawdziwym testem tego zaufania są oczywiście wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe, a więc takie, w których wspólne przedsięwzięcia, których się podejmuje, realizowane wielkie projekty, kiedy one zostają narażone na jakiś szwank i kiedy od takiej firmy jak moja oczekuje się oczywiście tego, że zachowa się w sposób odpowiedzialny, tak aby to zaufanie, które zostało zbudowane na etapie wstępnej przy realizacji projektu, aby ono zostało utrzymane bądź nawet wręcz pogłębione poprzez postawę, jaką firma w tym momencie na rynku reprezentuje. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o tak zwane długie kieszenie, czyli o to, że myśli się o wielkich korporacjach, że zapewne mają zasoby na to, żeby za wszystko zapłacić, niezależnie od tego, jakie są przyczyny powstania jakiegoś zawirowania, ale chodzi przede wszystkim o postawę ludzi, czyli o to, w jaki sposób przedstawiciele firmy właśnie w takiej trudnej, kryzysowej sytuacji odnoszą się do problemu naszego kontrahenta i klienta. I myślę, że to jest bardzo ważny element w tym życiu biznesowym. A krótko na pytanie o to, czy ufam audytorom. Oczywiście, że im ufam i to zaufanie, ono jest wielopłaszczyznowe. W ogóle nie wyobrażam sobie funkcjonowania w tej relacji zarząd firmy audytor. Nie wyobrażam sobie tej relacji bez zaufania i tu mówimy zarówno o zaufaniu do instytucji audytującej, zaufaniu do wiedzy osób, które ją reprezentują. Mówimy też o takim zaufaniu do czystości intencji, myślę, bardzo ważne, i zaufaniu do tego, że jednak tym celem jest wsparcie mnie, jest pomoc mi, pomoc w zarządzaniu firmą, a nie utrudnianie, czy też powiedzmy jakieś działania, które się negatywnie kojarzą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ja mam troszeczkę może inną perspektywę, dlatego że jestem od lat urzędnikiem administracji publicznej i miałem przyjemność być podmiotem wielu kontroli, kierując różnymi jednostkami czy pracując w różnych jednostkach. Też z drugiej strony zdarzało mi się być tym kontrolującym w ramach czy to kontroli wewnętrznych, czy kontroli zewnętrznych różnych jednostek podległych. Jeżeli chodzi o zaufanie, to wydaje mi się, że na podstawą zaufania czasem jest też wzajemność taka. Natomiast jeżeli rozpoczynamy jakąś kontrolę i przychodzimy do jakiejś jednostki, no to często nie ufamy, że tam wszystko było zrobione źle. Czyli ten kontrolujący ma jakieś niekoniecznie wątpliwości, natomiast no przychodzi i powiedzmy, że no, jakby nam ufał, to by się zapytał, czy wszystko jest u nas dobrze. Ja mówię o takim przychodzącym, kontrolującym, który przychodzi sprawdzić w zasadzie z własnej woli, czy jest dobrze. Bo jeżeli ja kogoś zapraszam, no to wtedy ja na pewno, jak go zaprosiłem, to raczej mam do niego zaufanie, no bo bym go nie zaprosił, prawda? Natomiast gdy to jest to prawda CBA, prawda, czy jest to jakaś kontrola skarbowa, to pewnie gdyby ona miała do nas zaufanie, to ja też bym miał pewne zaufanie. Natomiast jednak trzeba powiedzieć, że jest taka sytuacja, że mogę się obawiać, czy na pewno ten kontroler będzie profesjonalistą. Czyli to, o czym było też mówione wcześniej, że jeżeli zakładamy, że kontrolują nas profesjonaliści, to się na pewno lepiej z tym czuje. I jeżeli przychodzi już kontroler z instytucji, która ma swoją renomę kontroli, no mamy na szczęście już takie też instytucje, gdzie wiem, że jest pewien profesjonalizm kontroli, to wtedy możemy założyć, że to zaufanie jest większe. Jeżeli mamy doświadczenie z tymi jednostkami, byliśmy przez nie kontrolowani i widzimy, że one rzeczywiście rzetelnie podchodziły do tego, co robią i nam pomogły, no to oczywiście tak, to zaufanie, ono się też buduje, bo to jest coś takiego, co jak też Państwo mówili, że zaufanie się buduje dosyć długo, natomiast strasznie łatwo je stracić, prawda? No bo niestety jeden nieodpowiedzialny kontroler, który stwierdzi rzeczy w sposób wadliwy, ja nie mówię, że celowo nawet, ale może całe to zaufanie zniszczyć. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że właśnie budowanie instytucji kontroli, które są niezależne, które są oparte na profesjonalistach, maksymalnie apolityczne, czyli w ogóle nie mające żadnych wpływów, no daje nam to bezpieczeństwo. Rzeczywiście ta kontrola staje się pożyteczna.
czyli że ona przynosi mi jako organizacji jakiś pożytek. To jest, ja mówię o kontroli, bo audyt wewnętrzny jest czymś, co z natury jest wewnątrz i raczej jakąś kontrolę kierownik jednostki większą ma nad tym i raczej stara się tak kierować tym audytem, żeby on rzeczywiście jeszcze bardziej mu służył jego celom. Natomiast z kontrolą zewnętrzną to myślę, że to jest jednak proces takiego długotrwały proces budowania i tak jak mówię, jednostki, które są chyba stabilne i które istnieją na rynku, czyli wszystkie zmiany w systemach kontroli, w jednostkach kontrolowanych chyba nie służą temu. Dziękuję. Mirku? Dziękuję bardzo. Ja na początek zacznę od przeprosin, bo chciałem powiedzieć tylko, że zaplanowałem dzisiejszy dzień zawodowy zgodnie z agendą konferencji i będę musiał niestety zgodnie z agendą wyjść, czyli o 14:45, niezależnie od tego, jak ciekawa będzie dyskusja z Państwa, zarówno słuchających, jak i dyskutujących, już teraz przepraszam. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy mamy zaufanie do tych, co nas kontrolują, no to muszę powiedzieć tak, spółki giełdowe są przynajmniej raz w roku kontrolowane przez biegłego rewidenta, znaczy statutowy audyt jest robiony, wszystkie finanse są sprawdzane i trzeba powiedzieć, że spółki giełdowe mają do tych biegłych rewidentów pełne zaufanie w tej części merytorycznej. Ale musimy mieć świadomość, że to zaufanie będzie odwrotnie proporcjonalne do potencjalnej odpowiedzialności. To znaczy możemy sobie bardzo fajnie ufać, tak, klepać się o plecach, lubimy się, super, jest, tak, ale jak będziemy musieli wybrać, który z nas będzie odstrzelony, to o to zaufanie będzie trudniej. I teraz mówię o tym dlatego, że powstają regulacje, które powodują, że dochodzi do daleko idącej erozji tego zaufania i tutaj jako przykład można powiedzieć, no jeśli jesteśmy przy tym temacie już, świeżą ustawę o biegłych rewidentach, gdzie maksymalna sankcja to jest 10% rocznych przychodów spółki, no to są kosmiczne pieniądze, kara śmierci dla wielu biznesów, a w przypadku osoby fizycznej 250 tysięcy złotych, tak? Co też nie każdy ma na rachunku, żeby tak przelać. Tak? I kłopot polega na tym, że wobec tak daleko idących potencjalnych sankcji o zaufanie jest naprawdę niezwykle trudno. Dodatkowo jeszcze zaufanie to jest, nie wiem, rozmowa, współpraca, doradzanie, szkolenie, coś tam. Tak? Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, no to nowe regulacje spowodowały coś takiego, że jeśli ja jestem spółką giełdową i wybieram kogoś na biegłego rewidenta, to może mi sprawdzić wszystkie finanse, ale nie może mi doradzić, nie może mnie wyszkolić. Więc jeśli coś złego u mnie znajdzie, co wypadałoby, żeby doradzić, przeszkolić i tak dalej, to musi odesłać do swojej konkurencji. To jest jakiś zupełny idiotyzm, który powoduje, że o to zaufanie jest po prostu coraz trudniej i wobec takiego reżimu regulacyjnego bałem się, że będzie jeszcze trudniej. Natomiast jeszcze krótko jedną rzecz powiem, która powoduje, że mamy w ogóle problem z budowaniem zaufania tutaj ze względu na zupełnie inną jakby płaszczyznę emocjonalną badanego i badającego, prawda? No bo badający przychodzi, chce zbadać jak najlepiej, im więcej znajdzie, tym bardziej się cieszy, że dobrze wykonał robotę, to jest naturalne, tak? No świetnie jest profesjonalistą, wszystko znalazł, tak? Badany z kolei chciałby, żeby nic nie znaleźć, tak? I ja wiem, że to brzmi głupio, no przecież zapraszamy po to profesjonalistów, żeby znaleźli niby, no ale nie, my ich zapraszamy, żeby nie znaleźli, tak? Proszę postawić się w takiej sytuacji, że idziemy się do lekarza i okazuje się, że mamy raka, tak? No to co, cieszymy się, jak fajnie, że nam znalazł, tak? Że już wiemy, możemy się zacząć leczyć, możemy coś zrobić, testament napisać. No chyba jednak wolelibyśmy się dowiedzieć, że nie mamy, prawda? I to jest ten kłopot, że po jednej stronie emocjonalnie są ci, którzy świetnie wykonują robotę, znaleźli, a po drugiej, no nawet jeśli to jest obiektywnie świetna rzecz, to są ci, co mają duży problem z przyjęciem tego, tak? I to zaufaniu tak nie zawsze będzie sprzyjać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja w takim razie pozwolę sobie na takie dwie kwestie jeszcze, żeby Państwa poprosić o odpowiedzi. Oto, jakich audytorów w takim razie, jakich kontrolerów Państwo oczekują i czy uczelnie, które wypuszczają tych audytorów, przygotowują tych audytorów i kontrolerów do wypełnienia tej roli, której Państwo oczekują? Jak ta relacja funkcjonuje? Czy właśnie Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, czy one odpowiadają na to zapotrzebowanie? Nie, ale nie odpowiadają, bo u nas zasadniczo powiem w ten sposób, że to nie jest przytyk pod adresem konkretnych uczelni czy konkretnych profesji, tylko z założenia u nas się nie kształci w szkołach wyższych profesjonalistów. Tak? Czy to jest dobre, czy złe? Możemy dyskutować, kształci się ludzi, ja, że tak powiem, proszę się nie czuć urażonym, kształci się ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, którzy mogą potem bardzo fajnie wybrać zawód i być może to jest właśnie lepsze, tak? Że nie są w jednym kierunku kształceni, że umie tylko to i cokolwiek się zmieni, to nic innego nie może zrobić. No, u nas to kształcenie jest na tyle ogólne, że właśnie wobec tak zmieniającego się rynku pracy może to jest lepsze, nie wiem. Ale na pewno nie możemy oczekiwać, że ktoś, kto opuścił uczelnię, przychodzi i pracuje.
no wymaga, no była zresztą mowa, przed tym pani prezes Sowińska mówiła, mentoring i tak dalej, tak, no tych ludzi trzeba nauczyć tego konkretnego zawodu, bo no nie ma szkoły biegłych rewidentów jako takich, prawda? To są często zbyt wąskie profesje, że można było rok po roku wypuszczać roczniki i takich właśnie ludzi. I to jest jasne i to będzie i w profesjach prawnych, i w każdych innych, że tego się trzeba nauczyć dopiero później. Więc absolwent nie, ale później jak najbardziej może się tego nauczyć i często, tak powiedziałem, mamy zaufanie co do profesjonalizmu tych ludzi, którzy badają. Rzeczywiście jest to świetne. Tylko jeszcze musimy mieć świadomość taką, że jedna rzecz to jest zaufanie do profesjonalizmu i to jest bardzo fajna rzecz. I oprócz tego jeszcze chciałbym powiedzieć, że takie oczekiwanie po stronie tego, który zamawia audyt, no to jest nie tylko to, żeby to było świetnie przeprowadzone, ale też są pewne inne elementy typu chciałbym, żeby inwestorzy wiedzieli, że to jest fajnie zrobione, czyli często potrzebny jest jakiś brand do tego wszystkiego i chciałbym, żeby zdjęło to ze mnie odpowiedzialność w razie, gdyby ktoś chciał karę śmierci mi wymierzyć. Tak? Czyli oprócz profesjonalizmu często brany jest pod uwagę czynnik no, zupełnie, nie musi być zbieżny z profesjonalizmem, czyli znaczek, który będzie na danym badaniu naklejony. Dziękuję. Pani profesor, panie profesorze, bardzo proszę. Ja pozwolę się do końca nie zgodzić z wszystkim tym, o czym pan powiedział. Już ta zachwiana jest ta równolaga. Już pana nie wybierzemy do uniwersytetu, jeżeli pan ma licencję. Chcę powiedzieć, że uczelnie wyższe to nie są tylko uniwersytety klasyczne, z jakich ja reprezentuję. To są tak zwane przymiotnikowe, z której pochodzi pani profesor. I chcę powiedzieć, że ofertę mamy nie tylko na poziomie licencjatu, magisterskich studiów, ale mamy tych, którzy kończą doktoraty i kończą właśnie pracami doktorskimi, są doktorami finansów, ale mają uprawnienia, dostają uprawnienia. Prowadzimy studia, prestiżowe studia MBA, i na których też mamy konkretne kursy dotyczące tych, którzy mają być dedykowani do pracy takich instytucji, w jakiej jesteśmy, czyli Najwyższej Izby Kontroli, ale również do audytu. Czyli ja uważam, że tutaj to musi być ustawiczne do końca życia zawodowego kształcenie poprzez różnego rodzaju formy. Otoczenie naszych instytucji się zmienia. Mamy globalizację, o której tak bardzo lubi mówić pan prezydent Wałęsa, ale po prostu my często jesteśmy poddani pod przepisy, reżimy międzynarodowe, ogólnoświatowe. I dlatego ja uważam, że to powinno być kształcenie interdyscyplinarne, jeżeli chodzi o urzędników instytucji kontrolujących, jak i również audytorzy. To jest jedna sprawa i tak zwane ustawiczne kształcenie powinno mieć miejsce. Zresztą jest to zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej, że będąc pracownikami nie możemy spocząć na laurach i mając tytuły czy stopnie naukowe też nie możemy uważać, że już wszystko wiemy, bo naprawdę o tym decydują przepisy, które się bardzo często zmieniają. Zasady, które się zmieniają. Także Unii uczelnie starają się oczywiście wpisać w te uwarunkowania, jakie mamy w Polsce, ale trzeba jeszcze jednej pamiętać. Kończy się już sponsoring pracodawców, żeby swoich pracowników wysyłać, bo już to są dinozaury. Jeżeli chodzi o pracodawców, rzadko już teraz decydują się, żeby kolejne dokształcanie swoich pracowników fundować, które jest bardzo drogie, bo studia MBA to jest około 40 tysięcy złotych. Natomiast, ale jest wiele kursów, jest wiele studiów podyplomowych i my badamy otoczenie rynku i zapotrzebowanie. I nie tylko, że skształcimy, ale również dostają te osoby certyfikaty, że mogą zajmować takie, a nie inne stanowiska w wymiarze tym dotyczącym audytu, czy to zewnętrznego, wewnętrznego, czy przyszłych pracowników różnego rodzaju instytucji kontrolujących. Dziękuję bardzo. Czy pani profesor? Panie prezesie, miód na serce mi pan lał.
Bo jakbym usłyszała, że kształcimy do konkretnego, jednego wybranego zawodu, to ministerstwo powinno nam zabrać tytuł uniwersytetu. Więc jest dobrze. To pierwsze. Czyli odróżniam na potrzeby naszej dyskusji pojęcie edukacja, wykształcenie i wiedza. Nie oferujemy edukacji. To jest system od przedszkola do późnej starości. Wiedzę w czasie studiów, a wykształcenie to jest to, co zostaje studentowi, jak już wiedza mu wywietrzeje. Więc czyli dyplom. To jest pierwsze. A drugie, zapytam państwa, czy ktoś z państwa przeżył ekscytację, żebym nie powiedziała orgazm intelektualny na kursie lub szkoleniu lub wykładzie z audytu wewnętrznego? No się pytam, przeżył ktoś? To prezesie nie będę ciągnąć wątku. Proszę państwa, to jest po prostu nudne. To jest, zawód jest kaloryczny, przydatny, ale szkolenia i kształcenie jest nudne jak smog. I proszę państwa, jak znajdzie się wykładowca, którego Pan Bóg nie pobłogosławił talentem dydaktycznym, to musi usiąść na jeżu, żeby sam nie usnął w czasie wykładu. Więc nauczanie problemów procesowo-prawnych jest po prostu sztuką. Student tego nie chce i nie lubi. Rozmawiałam tu przed chwilą z panią prezes. Też nie rwą się do takich zajęć. Oferujemy, tak jak pan profesor powiedział, wiele rzeczy. Więc czego uczymy, żeby przygotować do zawodu? Intelektualizacji, szerokich horyzontów, zrozumienia. Osadzam moje przedmioty audytu w bazie współczesnej wiedzy. Uczę, czym jest ekonomia uwagi, bo dzisiaj dobrem ostatniego rzędu jest uwaga, którą możemy w świecie rozproszonym wielu informacji przykuć. Szamponików to my mamy w sklepie dużo, ale stoi sobie Klaudia Schiffer z szamponem na wejściu i podświadomo Jacek Santorski o tym idziemy i bierzemy ten szampon. No każdy chce być urodziwy, nie? Więc proszę państwa, ekonomia uwagi, nowa tendencja w ekonomii. Uczymy finansyzacji. Uczymy, jaka jest różnica tu się z Ewą, tak samo się nazywamy, ale zdanie mamy w jednej materii odrębne, mianowicie informacje niefinansowe, o której w Uniu wspominałeś. Ja jestem totalnie przeciwko ich ujawnianiu, ale nasz spór jest intelektualny i ze studentami też pytam się, bo jak pokażę wszystkie informacje niefinansowe, to gdzie jest moja przewaga konkurencyjna? Gdzie jest zachowanie tajemnicy handlowej i przepisów z tego tytułu? I tu pole do popisu. Gdzie są te tajne komplety, które będą dyskutowały? Czego nie pokazać? Prawda? Więc chcę powiedzieć, że to, że pan powiedział, panie prezesie, że nie uczymy do zawodu, to dobrze. Uczymy szerokiego rozumienia zjawisk gospodarczych i wszystkim kontrolerom życzę, żeby chcieli spojrzeć przez teleskop, a nie przez mikroskop. A patrzą wielu kontrolerów, również kontrolerzy wewnętrzni, na końcu o tym powiem, patrzą przez mikroskop, a dzisiaj tylko i wyłącznie spojrzenie przez teleskop da prawidłową ocenę rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, Dominiko, panie dyrektorze, jakich ludzi państwo oczekują, którzy przychodzą do państwa i czego by od nich państwo oczekiwali? Ja myślę, że w jakimś sensie będziemy kontynuować te wątki, które padły, bo poza kwalifikacjami, poza wiedzą, myślę, że bardzo ważną rzeczą jest właściwe nastawienie, te miękkie umiejętności, które podobnie zresztą jak my jesteśmy zobowiązani zmieniać w przypadku pracowników administracji. To nie jest prosta rzecz i to jest proces. Jak nauczyć urzędnika jego służebnej roli w stosunku do obywatela, ale nie tylko, bo on miał taką wiedzę, ale żeby on rzeczywiście pełniąc swoje zadania, pełniąc swoje role, rozumiał, że tak naprawdę nasza praca polega na chęci pomocy. I podobnie jest w procesie kontroli. Oczywiście dużo łatwiej realizować tego typu wyzwania w przypadku kontroli audytu wewnętrznego, bo tam jak wspólnie definiujemy zadania, obszary kontrolne, traktujemy jako element tej kontroli zarządczej, to możemy wspólnie definiować i dobierać sobie współpracowników, którzy będą to realizować. Ale muszę przyznać, że te zmiany, które zachodzą, to dzisiejsze kontrole Najwyższej Izby Kontroli nie mają nic wspólnego z kontrolami sprzed 20 lat. A ja takie też pamiętam.
To jest z jednej strony świadomość i pokora dotycząca bardzo wielu zagadnień. Tu słuchałem wykładu pani, która reprezentowała Najwyższą Izbę Kontroli. Ja myślę tak, że bardzo trudno postawić sobie takie zadanie, że kontrolujący zaczyna kontrolę w momencie, kiedy wie o zagadnieniu więcej niż kontrolowane. Bo dzisiejszy świat się tak komplikuje, relacje społeczne, gospodarcze są tak złożone, że my właściwie każdego dnia wiemy, że wiemy coraz mniej. A dążenie, i właśnie, i dążenie, a więc budowanie w sobie przeświadczenia, że musimy poznawać, że musimy w procesie także kontroli przechodzić taką wspólną drogę poznawania, być może dochodzenia do różnych wniosków, bo to jak jeden z kolegów wcześniej wspomniał, te perspektywy emocjonalne w procesie kontroli są różne. Ale jeżeli się dobrze dobiera osoby, jeżeli się buduje także w zespołach kontrolujących to przekonanie, że nie jest celem kontroli, a ja odwołam się do takiego przykładu, takiej kontroli, nie będę wymieniał tematu, ale to była kontrola w latach 90. Nie dotykała mnie, tylko mojej wspaniałej poprzedniczki, pani prezydent Franciszki Cegielskiej. Kiedy właściwie kontrolerzy wjechali, przyjechali z tezą, w dwa miesiące jedyną rzecz, do której zmierzali, to by jak najszybciej skierować sprawę do prokuratury. I w gruncie rzeczy cała kontrola miała taki charakter, żeby tylko zebrać dokumenty z przyjętą tezą i zmierzać do tego. To jest dzisiaj niewyobrażalne. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie. I świadomość budowania takich miękkich kompetencji w zespołach kontrolujących jest rzeczą niezwykle istotną. I świadomość tego, że poza tymi kompetencjami, które można na uniwersytetach, w uczelniach, kursach, szkoleniach zdobyć, kompetencja i właściwy dobór zespołów i właściwie takich w jakimś sensie często predyspozycji. Bo są osoby, które nigdy nie ukształtują w sobie, mogą się wspaniale spełniać w innych zawodach, ale nie nabędą takich kompetencji albo jest niezwykle trudne, by takie kompetencje nabyły i właściwy dobór osób, by rozumiały rolę takiej kontroli jest także wyzwaniem, które przed instytucjami kontrolującymi stoją. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim oczekuję audytorów kompetentnych. I to nie jest chyba tajemnicą, że często jak audytorzy przychodzą do firmy, to potrzebują długiego okresu czasu, zanim zapoznają się w ogóle ze specyfiką. W przypadku korporacji międzynarodowych to w dwójnasób działa, bo jeszcze oczywiście na te wszystkie statutowe, niezbędne procesy, które mamy w firmie, nakładają się te wymagane przez korporacje. One się przeplatają nawzajem. I audytor w zasadzie musi rozumieć całość, żeby odpowiedzialnie wydać opinię o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach. Nie jest też tajemnicą, że często zdarza się tak, że ja słyszę od moich ludzi i to pewnie inne osoby z firm też by tak powiedziały, że no my teraz uczymy naszego audytora, tak? Czyli ileś czasu nam zajmie, zanim on się naszej firmy nauczy i to jest oczywiście trochę mówione z przymrużeniem oka i z takim założeniem w tle, że no ten audytor zbyt wiele u nas nie znajdzie, no bo on nas nie rozumie, on o nas nic nie wie na razie, tak? Więc to w tym kontekście rozumiem tę kompetencję, tak? Że to nie chodzi o to, że ja kwestionuję wiedzę tej osoby w ogóle, bo do tego nie mam ani prawa, ani żadnych narzędzi, żeby to zbadać, tylko po prostu w kontekście danej sytuacji i tego, co mam. Po drugie, oczekuję, czy spodziewam się, chciałabym, żeby audytorzy rozumieli interes firmy i wiedzieli, jaki jest cel działania. My niejednokrotnie troszeczkę tutaj z tym, to porównanie z rakiem, do mnie to troszkę nie trafia, dlatego że my w gronie zarządowym każdego roku właśnie wyznaczamy sobie takie obszary, które chcielibyśmy poddać audytowi, właśnie z takim naszym przypuszczeniem, z tej perspektywy zarządczej, że tam prawdopodobnie coś jest nie tak i my to po prostu chcemy wiedzieć. Oczywiście po to, żeby to naprawić. No, czyli tutaj znowu dochodzi ta kwestia kompetencji, rozumienia celu, działalności firmy i tego, jaki jest ten potencjalny negatywny wpływ, jeśli któryś z procesów wewnątrz firmy nie funkcjonuje. Dziękuję. Panie dyrektorze. Ja myślę, że też kwestia tego, jaki powinien być audytor czy kontroler, to tak już wcześniej było mówione, zależy od perspektywy i miejsca,
którym jesteśmy. Natomiast no, ja mogę się też koncentrować właśnie na sytuacji administracji publicznej, gdzie tak naprawdę jako osoba, która jest w organizacji, to chciałem, żeby ta kontrola czy audyt stanowiły dla mnie pewną wartość dodaną. A zatem generalnie chciałbym, żeby nie tylko było tak, że przyjdzie do mnie kontrola zewnętrzna i wykaże mi moje nieprawidłowości, za co niechybnie zostanę ukarany na przykład, no bo to jest wartość może dodatnia dla tej instytucji, natomiast dla mnie, no dla mojej instytucji również może być, natomiast dla mnie jako osoby, która tam pracuje, może się to bardzo źle skończyć, chociaż to nie musiała być koniecznie moja wina, bo ktoś, prawda, jakiś pracownik coś zawinił, czegoś nie znaleźliśmy. Natomiast ja bym bardziej był zainteresowany audytorem i kontrolerem, który do mnie przychodzi, nie jako ktoś, kto chce mnie tylko ukarać, tylko ktoś, kto chce mnie wesprzeć. Czyli taka raczej ewolucja kontroli audytu, znaczy audyt może sam w sobie już z definicji jest bardziej taki wspierający, natomiast myślę, że kontrola w naszym takim historycznym nawet historycznym działaniu, wcześniejszym nawet, który był, bardziej się koncentrowała jednak na tym, żeby skontrolować i wykryć, no bo to jest też ten sukces, to co było mówione, że w zasadzie sukces kontrolera to jest jednak jak coś znajdzie, jak nie znajdzie, to się strasznie męczy jednak, bo no, często była taka, no, przykład chociażby kontroli prędkości przez policjantów, no, jeśli się ich nagradza za to, ilu ukarzą, no to jest motywacja, żeby znaleźć, prawda? I mogą kontrolować w miejscach, gdzie łatwo im znaleźć, a nie tam, gdzie to byłoby powiedzmy skuteczne i dobre dla bezpieczeństwa jazdy. Albo na przykład mogą kontrolować takich kierowców, którzy średnio jeżdżą, ale jeżdżą powoli, ale gdzieś tam przekroczą, a nie tych naprawdę, którzy gdzieś tam między pasami, których pewnie my też chcielibyśmy, żeby skontrolowano, jak jeździmy. Więc chodzi mi o to, że jak troszkę z małym dzieckiem, które nie chce nas słuchać, prawda? Mamy sytuację, że nie chce posprzątać pokoju, to no możemy go ukarać za to, ale niekoniecznie, nawet jeżeli uzyskamy efekt, że posprząta, to może będzie to krótkotrwały efekt, bo on jak nas nie będzie, już nie posprząta. Czasem po prostu trzeba, aby ten kontroler, czy rodzic w wypadku wychowania dziecka, po prostu może usiadł razem, czy wziął się za to sprzątanie razem, trochę pomógł, trochę tak jak Państwo też mówiliście o tym, że brakuje z punktu widzenia chociażby tego biegłego rewidenta, który by wsparł jeszcze troszeczkę. Więc ja jako pracujący, czy osoba, która kieruje jednostką administracji publicznej, która jest w niej, mi zależy na tym, żeby ona działała jak najlepiej. Dlatego ja bym chciał, żeby kontrolujący wykonywał taką trochę pracę u podstaw, żeby on przede wszystkim przyszedł po to, żeby mi pomóc, żeby działało to lepiej. I to ma być główny cel. To w zasadzie jest chyba cel tak samo w każdej korporacji. Chcemy, tak jak pani mówiła o tym, że chciałaby, żeby skontrolować, zaudytować pewien obszar. No, na tym nam zależy. Natomiast na pewno no, nie chcemy, żeby to był kontrolujący, który tylko wynajdzie jakieś błędy, jeszcze powie, że to wszystko jest w zasadzie beznadziejne i bezsensowne. Mi się zdarzały takie przypadki w kontrolach, że kontrolerzy, ja miałem wrażenie, że kontrolerzy w zasadzie wiedzą lepiej, jak kierować resortem. Dlatego, że w pytaniach, które zadawali, pytali, dlaczego minister nie wykonał tego w ten i w taki sposób, prawda? Rzeczy, które rozumiem, że często z punktu widzenia takiego formalnego czasem się wydają proste, no nie zawsze są tak oczywiste. Dlatego w zasadzie chyba to główne moje przesłanie jest takie. Oczekiwałbym jednak kontroli, która nastawiona jest na to, żeby tak jak też pan prezes na początku powiedział, jak przychodzi, to przychodzi pomóc, prawda? I to jest główny cel, dlatego że wtedy mamy wartość dodaną tego procesu. Milku, chcesz jeszcze? Tak, ja bardzo króciutko się do tego odniosę. Bardzo fajnie byłoby, gdyby tak było, natomiast no, z perspektywy spółek giełdowych muszę powiedzieć, że tutaj właśnie regulator zostawił taką pułapkę regulacyjną, że właśnie biegłemu rewidentowi nie wolno jest pomóc tym wszystkim, tak? Nie wolno jest doradzić, nie wolno jest szkolić i w zasadzie jest tylko od tego, żeby znaleźć coś, co jest niewłaściwego. Także tu obawiam się, że będziemy mieć duży problem i duże konsekwencje dla rynku, gdzie to będzie podkupywać to wzajemne zaufanie pomiędzy stroną badaną i badającą i myślę, że ze szkodą dla nas wszystkich, bo trudniej będzie po prostu przeprowadzić zdrowy audyt. Musisz uciekać. Tak, no, okay. Także dziękuję bardzo i dyskretnie uciekam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tytuł tej części konferencji to jest wzrost odpowiedzialności społecznej, kształtowanie postaw obywatelskich.
chciałbym Państwa zapytać o Państwa opinię. Co można zrobić wspólnie, co mogą Państwo zrobić wspólnie jako interesariusze, beneficjenci, klienci, audytorów i kontroli, wspólnie z instytucjami audytu i kontroli i organizacjami audytorów wewnętrznych, aby pobudzać to zaufanie, wzmacniać zaufanie społeczne, powodować, że ludzie będą lepiej rozumieli funkcję audytu i kontroli, no i że jakby to funkcjonowanie całe społeczne, gospodarcze w Polsce będzie lepsze po prostu. Takie pytanie. No, wysoko nam pan poszeczkę ustawia, bo we współczesnym świecie mówienie o tym, że będziemy budować większe zaufanie do mechanizmu publicznego czy do instytucji publicznej, to jest rzeczywiście wyzwanie wielkie. Ale drodzy Państwo, ja powiem tak, jak dzisiaj miałem okazję słuchać wystąpień, także tutaj uczestnicząc w tym panelu, nabieram przekonania, że wszyscy mamy świadomość, że ta relacja między podmiotami kontrolowanymi a mechanizmami czy instytucjami kontrolującymi jest lepsza niż się powszechnie wydaje. I myślę, że to trochę jest pewnego rodzaju wyzwanie do tego, żeby śmielej o tym wszystkim mówić zewnętrznie, ale z obu perspektyw. Bo współczesny świat to świat krótkiej emocjonalnej informacji. Bardzo trudno przebijać się z zagadnieniami, które zmieniają świadomość w sposób taki pełny, który wymagają pewnego rozwinięcia. Natomiast wydaje się, że nie ma innej drogi i myślę, że to jest cel, który leży w interesie zarówno instytucji kontrolujących, jak i tych, którzy są kontrolowani. Drodzy Państwo, myślę, że autorytet Najwyższej Izby Kontroli będzie rósł w przekonaniu powszechnej świadomości, że jest instytucją, która służy naprawie państwa. Myślę też po drugiej stronie, że świadomość tego, że jak pojawia się w prasie informacja, że jakaś instytucja jest kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontroli, to nie oznacza to samo, wjechał prokurator, za chwilę będą zarzuty, bo żyjemy w takim świecie. I teraz to wymaga bardzo mozolnej pracy i budowania z obu perspektyw bardzo czytelnych komunikatów, które to wzajemne zaufanie będą budować. Bo my nie boimy się instytucji kontrolujących, my się często obawiamy tego publicznego efektu informacji, że jesteśmy kontrolowani, który jest często upraszczany, który wiąże się z pewną stygmatyzacją, który wiąże się często z budowaniem także tych nieprawdziwych informacji, które takiemu procesowi kontrolują, go zaburzają, bo one na pewno nie budują elementu tego zaufania, o którym też dzisiaj mówiliśmy, że tak naprawdę taki proces naprawiania organizacji, naprawiania struktur, naprawiania państwa jest możliwy tylko wtedy, kiedy rzeczywiście po obu stronach będziemy mieli przekonanie, że gramy w to samo. Bardzo dziękuję. Pani. Cztery punkty, które spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsze. To będzie momencik, który będę komplementowała pana prezesa i NIK. Mam na to setki świadków. To, co jest publicznie udostępniane, jeśli chodzi o wyniki kontroli NIK-u, polecam moim studentom do czytania, szczególnie przy pisaniu doktoratów, prac magisterskich czy licencjackich. Nie znam lepszych analiz w ogóle dostępnych publicznie branż, podmiotów i obszarów, jak te dokonywane przez NIK. Zatem profesjonalizm tych opracowań jest najwyższej klasy. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego naszego panelu. Pierwsze, kontrolerzy bez względu na stopień i poziom powinni realizować policy, a nie politics. Policy to jest właśnie to, o czym pani mówiła, dobro państwa i powinni to bardzo eksponować. A politics to jest interes albo podmiotu, albo grupy, albo nawet osoby. Trzeba mieć tego świadomość. Punkt dwa. Niektóre kontrole muszą wziąć na siebie niedoskonałość państwa. Podam przykład. Po kryzysie w 2008 roku w świecie nadal podobno funkcjonują derywaty o wartości około 400 bilionów złotych. Żaden rząd, żaden kraj, żaden państwo sobie z tym problemem nie poradziło. A biznes będzie próbował, bo go dotyka. Kontrolujący nie może brać na siebie niedoskonałości państwa oraz problemów, które państwa sobie nie radzą, a czasem próbuje odciąć się od tego. Po trzecie, jeśli chodzi o audyt wewnętrzny.
bardzo trudno nauczyć zawodu, w którym się jest jednocześnie i myszą, i kotem. I to, na to trzeba specjalnych predyspozycji. I tutaj, panie prezesie, objazd uczelni z promowaniem zawodu, bo właściwie nasze nauczanie jest silosowe. My tu i teraz mówimy sami do siebie, prawda? Spróbujmy wyjść na zewnątrz, skoro mamy przygotować dobre kadry. To jest to i nadal to, co z największym takim uporem podkreślam, więcej wiedzy ogólnej, szerokiej, ekonomicznej, gospodarczej, o bitcoinach, o blockchainach, o tym wszystkim, co my za chwilę będziemy mieli, niż wiedzy procesowo-prawnej. Ta jest dominantem, a powinna być odwrotnie. Czyli te cztery postulaty i myślę, że może zrobimy pół kroku do przodu. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym się odnieść do słów i one były bardzo ważne dla mnie, pana prezesa, kiedy powiedział, że są trzy strony, jeżeli chodzi o kontrolę NIK-u. Z jednej strony jest interesant, który jest poddany kontroli. Potem są wyniki, które dotyczą tego zainteresowanego, kontrolowanego. I jest to publikowane i często może wpłynąć na otoczenie biznesowe tego kontrolowanego i nawet doprowadzić do tego, że klienci i pracownicy się od tej firmy czy spółki po prostu odwrócą. I na to nie ma na razie lekarstwa. Natomiast trzeba by pracować, żeby jednak te informacje, które są bardzo potrzebne, w takim i takim przedsiębiorstwie znaleźliśmy takie i takie błędy, poprosiliśmy, żeby zostały naprawione i to jest pozytywne, ale trzeba pamiętać o ryzyku, że możemy podważyć wizerunek biznesowy danego przedsiębiorcy czy osoby, która jest kontrolowana. Kolejna rzecz, odpolitycznienie. Ono ma miejsce, też pan prezes powiedział, ale niestety mamy jeszcze pokolenia, które żyją i pamiętają, jak te kontrole wyglądały przed 90 rokiem. Były to tak zwane, też pan prezes powiedział, kontrole, które miały zniszczyć jednego czy drugiego. Były kierowane nie dlatego, że coś się złego działo, ale słyszałem od kolegów, którzy pracowali w NIK-u, znaleźć coś trzeba na tego faceta. No to my to robimy. Natomiast to pomstuje jeszcze w społeczeństwie i to trzeba robić i to tutaj jest potrzebny marketing. Bez marketingów często nie da się żyć, ani nawet w własnym gospodarstwie, jak się dobrze nie sprzedamy, ani w naszej instytucji, a również instytucjach, które to pokazują wizerunek całej Polski. I to są z mojej strony takie rzeczy, natomiast zgadzam się z panią profesor, z panem prezydentem, że te obszary, o których oni mówili, to są chyba jedne z najważniejszych, które powinny być rekomendacją, między innymi rekomendacją z naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że bardzo dużo już tu zostało powiedziane, natomiast niewątpliwie tutaj niezwykle ważnym elementem jest komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami. Tutaj pani profesor wspominała o tym kształceniu pod kątem zawodu i to jest coś, co niewątpliwie interesariusze ci biznesowi, na co wielokrotnie zwracają uwagę, że tutaj jest ogromna potrzeba poszerzenia tej płaszczyzny komunikacji pomiędzy biznesem a nauką. To ciągle się dzieje, ciągle się o tym mówi, ale niewątpliwie jest to jeszcze taki obszar, który bardzo przyczyni się do przełamania stereotypów, bo myślę, że to właśnie jest pytanie, czy to są fakty, czy to są stereotypy, czy to wszystko, o czym mówimy, to funkcjonuje tylko w pewnym schemacie myślowym, czy też rzeczywiście ciągle jeszcze dziś jest naszą rzeczywistością w relacjach pomiędzy audytowanymi i audytującymi, czy kontrolowanymi i kontrolującymi. Myślę, że tutaj bardzo duży ten element komunikacji. No, w serii marzeń moich, no to takie marzenie o tym, żeby ta kontrola czy ten audyt, żeby przestały wywoływać strach.
to jednak jest niewątpliwie ciągle to towarzyszy. To jest to przerażenie w oczach, które ja widzę na przykład u swoich pracowników, kiedy dowiadują się, że będziemy mieć kolejny audyt z tym słowem, z tym zjawiskiem. Zjawiskiem kontroli ciągle ten strach się kojarzy. No nie mam tutaj gotowej recepty, co zrobić, żeby go przełamać, ale żeby dojść do tego, o czym tu mówiliśmy, czyli do tego, żeby była wartość dodana naprawdę z tej kontroli, no to o strachu musimy zapomnieć. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja tak się zastanawiałem nad tym, jak sobie można wyobrazić taką doskonałą kontrolę i tak sobie próbowałem spisać z punktu widzenia osoby raczej kontrolowanej. I przede wszystkim pomyślałem sobie, że tak, chciałem, żeby ona była wspierająca, czyli właśnie, żeby ona raczej pomagała mi jako zarządzającemu. Najlepiej, żeby była wtedy, kiedy ja chcę, czyli nie wtedy, kiedy przychodzi. Żeby kontroler sprawiedliwie mnie ocenił, jak przyjdzie. No wreszcie, żeby posiadał wiedzę, ale też myślał w trakcie tej kontroli. Żeby nie przeszkadzał mi w pracy, bo też jest tak, że 7 kontroli równocześnie. Zdarzały mi się przypadki kiedyś, że chyba ze 3 albo 4 to nawet były różne kontrole NIK-u, oczywiście niepełne, czasem to byli to kontrolerzy wysłani gdzieś. No i też, żeby ci kontrolerzy nie ulegali stereotypom, czyli żeby właśnie nie przychodzili, tak jak tu Państwo mówicie, z takim przekonaniem, że coś już jest od razu źle. To, co Państwo mówili też o komunikacji zewnętrznej i też Pan Prezes mówił o tym właśnie pokazywaniu wyników kontroli, to jest bardzo dobre, ale też jeżeli chcemy budować to zaufanie społeczne, że kontrola jednak to nie jest narzędzie represji, tylko to jest narzędzie poprawy zarządzania, to w tej komunikacji musimy uważać na zagrożenia, które wynikają z tego, że jeżeli coś powiemy, to nie zawsze efekt jest do końca taki, jak chcemy. To znaczy, jeżeli przekażemy pełne wyniki kontroli, które oczywiście powinniśmy przekazać, no to może się okazać, że media czy powiedzmy politycy wykorzystają tylko tę część, która jest tak naprawdę mało istotna, bo to było na przykład małe uchybienie, które no drogę zbudowaliśmy, autostrada wybudowana, przejechaliśmy, ale ktoś tam naruszył ustawę o zamówieniach publicznych przy zakupie na przykład serwisu dowożącego potrawy dla, to jest przykład oczywiście drobny, natomiast często okaże się, że to było medialnie, to jest właśnie to i w ten sposób pokazuję, że kontrola to nie jest narzędzie, które jest elementem procesu zarządzania, tylko kontrola jest jakimś narzędziem represyjnym, który gdzieś ma kogoś złapać. Więc, a taka kara, to znaczy jeżeli widzimy kontrolę jako narzędzie karania, zabija całą tą wartość pozytywną kontroli, dlatego że wtedy urzędnik czy kontrolowany z jakiejś firmy raczej się staje takim no w zasadzie ubezwłasnowolnionym podmiotem, który no, przestaje podejmować ryzyko. W zarządzaniu też jest tak, że w zasadzie nie podejmując ryzyka często za dużo nie można osiągnąć. Więc ja myślę, że też obserwuję to w administracji, że jak ktoś przeszedł więcej kontroli, to przeważnie czasem mówi, lepiej chyba jednak nie robić niż robić. Nie? A to jest oczywiście coś, co zabija administrację, bo wtedy popadamy w procedury zabezpieczające, natomiast gdzieś umyka nam cel. Ja też miałem kiedyś takie rozmowy z pracownikami od zamówień publicznych, którzy mówili o tym, że no, musimy to zrobić, prawda, tutaj mamy niebezpieczeństwo uchybienia, bo coś nam się stanie. Ja mówię, że tak, musimy dbać o procedury, ale musimy gdzieś przede wszystkim mieć tam w oddali, musimy widzieć, co mamy osiągnąć. Czyli dla mnie czasem może być ważniejsze, może to nie jest oczywiście, nie chciałem nakłaniać nikogo do naruszania prawa, natomiast ważniejsze jest to, żebyśmy jednak dali obywatelom, nie wiem, zbudowali im ten most jednak w terminie, żeby mogli przejść na drugą stronę, niż naprawdę trzymanie się formalne każdego przepisu. Więc myślę, że nie zachęcając do tego, żeby łamać przepisy. Natomiast myślę, że to powinno być dla nas zachętą do uelastyczniania tych przepisów, żeby one czasem właśnie pomagały nam bardziej osiągać cele, niż być doskonałym w tej procedurze, bo kto nie popełnia błędów, to jak wiemy, przeważnie się nie nauczy dobrze działać. Więc. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że kolejnym tematem rozmowy powinny być regulacje, które powinny wspierać właśnie to wzmacnianie relacji między interesariuszami, a audytorami, kontrolerami, ale dzisiaj nie mamy już czasu na rozmowę na ten temat. Chciałem Państwu bardzo podziękować. Jako prowadzący powinienem podsumować, ale jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że Pan Prezes będzie zamykał konferencję, w związku z czym to na nim spoczywa odpowiedzialność wyciągania wniosku. Bardzo Państwu dziękuję.
I tym sposobem dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Tak jak mamy w agendzie, chciałbym teraz poprosić panów prezesów o to, żeby bardzo tak już króciutko i syntetycznie podsumowali te dzisiejsze spotkanie, no też taką pewną refleksją, co z tego wynoszą dla siebie i jakie obszary pracy widzą na przyszłość. Także zapraszam może tutaj pana prezesa jej. Mam pewien problem, proszę państwa, bo tutaj Mariusz powiedział, że krótkie podsumowanie. Ja sobie zapisałem całkiem sporo kartek w zeszycie z dzisiejszego naszego spotkania, więc mam oczywiście kilka wniosków, natomiast niestety na pewno nie, mogą one nie być zbyt krótkie. Postaram się jednak zmieścić pewnie w czasie około 5 minut. Więc tak, wydaje mi się, że z tej konferencji można wyciągnąć kilka wniosków, które funkcjonują w trzech łącznych zbiorach. Pierwsza to współpraca między naszymi instytucjami, która no, tą konferencją, jeżeli mówimy o współpracy naszej trójki, się rozpoczęła. Ale to jest maraton, więc mam nadzieję, że będzie ona długa. Mogą być pewnie kryzysy, jak to w długich biegach, natomiast kluczowe to jest, w jaki sposób te różne kryzysy będziemy rozwiązywać, tak żeby osiągnąć jakieś wspólne, rzeczywiście tą wspólną wartość dodaną i wypracować wspólne rzeczywiście dobro. Kolejna kwestia, która przychodzi mi do głowy, no to pewna zmiana czy kontynuacja nacisku na pracę Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Mówię tutaj o elementach kształcenia nie tylko audytorów pod kątem warsztatu audytorskiego, ale to, co pani profesor podkreślała, otwierania głowy, też to, co Ewa wskazywała, uczenia umiejętności miękkich, uczenia zarządzania zmianą, bo obecny świat, czy nawet badania pokazują, że będzie prawdopodobnie potrzeba wielokrotnej zmiany naszego zawodu lub naszego podejścia do zawodu, więc te zmiany myślenia na pewno nam się bardzo, bardzo przydadzą. Oczywiście wszystko oparte na podstawach etycznych i podstawach etycznych, które wynikają z samoświadomości jednostki, a nie tylko grupy, więc też taka wewnętrzne samodoskonalenie i samokontrola. I ostateczna kwestia właśnie związana z rozwojem osobistym poszczególnych audytorów czy poszczególnych kontrolerów, którzy to oni tak naprawdę, nie my jako instytucje, tylko ci audytorzy czy pracownicy czy osoby wykonujące zawód, oni są na pierwszej linii i to oni świadczą o naszych instytucjach. Ile by pan prezes tutaj nie mówił i nie wykonywał działań PR-owych, to pana bezpośredni pracownik, tak jak każdy audytor wewnętrzny, świadczy o instytucji, świadczy o naszym zawodzie. I ten główny aspekt, czy główna siła powinna właśnie być położona na pracę każdego dnia, każdego audytora czy kontrolera. Dziękuję bardzo. No tak. Co można dodać jeszcze? Tak, wiele zostało dzisiaj powiedziane. Ja myślę, że powróciłbym tutaj do definicji kapitału społecznego. Kapitał, czym jest kapitał? To jest czynnik, dzięki któremu możemy dostarczać wartość, budujemy wartość. Kapitał społeczny to jest de facto umiejętność współpracy międzyludzkiej. Jeżeli przełożymy to na czynniki, które budują tę umiejętność współpracy, jakość współpracy, to zauważymy, że mamy właśnie to zaufanie, o którym cały dzień rozmawiamy.
rozmawiamy, o współpracy de facto, o którym też rozmawiamy i wymiana wiedzy. I myślę, że to, o czym wspomniał tutaj pan prezes audytorów wewnętrznych, myślę, że zostało zainicjowane najważniejsze pomiędzy instytucjami NIK, audytorzy wewnętrzny, Polska Izba Biegłych Rewidentów, czyli myślę, że mogę powiedzieć tutaj, że istnieje poziom zaufania, istnieje wola współpracy, już ta współpraca zresztą się zaczyna rozwijać bardziej dynamicznie. Również ma miejsce wymiana wiedzy. I myślę, że powinniśmy zejść rzeczywiście na dół, niżej, na poziom operacyjny, bo to członkowie naszych organizacji świadczą o tym, mają wpływ na budowanie tego kapitału społecznego, bo możemy sobie rzeczywiście mówić tutaj o górnolotnych celach, natomiast musimy przenieść to na poziom niższy operacyjny. To, co takie hasłowo rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, to zastanowić się, w jaki sposób promować etyczne postępowanie audytorów, kontrolerów. Zresztą nie za bardzo podoba mi się, szczerze powiedziawszy, nazwa kontroler NIK, raczej wolałbym też audytora, tym bardziej, że standardy NIK-u opierają się na standardach auditing. Cóż więcej, edukacja, komunikacja i myślę, że rozmawialiśmy również o wartości dodanej. Gdyby tak podsumować wartość dodaną za audytu, ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że audyt de facto jest nośnikiem doradztwa. Możemy tutaj rozdzielać audyt od doradztwa, ale de facto fakt, że audytor czy kontroler przeprowadza pewne procedury kontrolne, obserwacje, rozmowy, powoduje, że ta druga strona, z którą on się kontaktuje, czy to jest kierownictwo, czy pracownik, de facto dostarcza pewną wartość, jaką jest wiedza, bo dzieli się również audytor pewnymi spostrzeżeniami z poprzednich kontroli, z poprzednich audytów, mówiąc, jaka jest dobra praktyka, bądź jaka jest zła praktyka, więc taka wiedza jest potrzebna i ona jest przekazywana. Dlatego uważam, że audyt generalnie jest nośnikiem doradztwa i de facto jest taką trochę para doradczą usługą. Z punktu nawet widzenia biegłego rewidenta, ta reforma audytu, która ma miejsce, ona powoduje, że sprawozdanie z badania będzie zasilone dodatkową informacją, czyli będziemy informować o istotnych ryzykach związanych z prowadzeniem biznesu przez audytowane przez nas przedsiębiorstwa, spółki, będziemy wskazywać, w jaki sposób reagujemy na te ryzyka i co więcej, musimy komunikować do Komitetu Audytu oraz również do zarządu o słabościach kontroli wewnętrznej, systemach kontroli wewnętrznej. A czym jest komunikowanie o słabościach? Jest elementem doradczym. Zwróćcie uwagę, że tu jest słaby punkt w organizacji, zastanówcie się, jak można go poprawić. Mówiąc o wartości dodanej, zauważyłem, że mamy kilka perspektyw. Ta wartość dodana związana jest z tym, w jaki sposób wyniki audytu mogą mitygować ryzyko związane z odpowiedzialnością. I tutaj ta wartość dodana inaczej jest postrzegana przez obywatela, inaczej przez inwestora, inaczej przez członka Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu czy zarządu, bo każdy ma troszeczkę inne cele związane z oczekiwaniami, inne oczekiwania są związane z audytem. Generalnie podsumowując, chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Polska Izba Biegłych Rewidentów stała się partnerem, tym trzecim partnerem ważnego trójkąta i mam nadzieję, że będziemy realizować właśnie projekty o charakterze edukacyjnym, bo myślę, że to, co tutaj dzisiaj się działo, to pokazuje, że to zaufanie między naszymi instytucjami jest, to zaufanie pomiędzy członkami naszych organizacji jest, zaufanie również w odniesieniu do interesariuszy jest, chociaż wymaga wyklarowania pewnych standardów relacji i myślę, że to wszystko. Oddaję głos panu prezesowi, który postawi kropkę na D. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście chciałem rozpocząć od podziękowań za obecność Państwa. W sposób szczególny dziękuję oczywiście naszym partnerom i też jestem przekonany, że to zaczyna taki okres bliskiej współpracy. Też charakter naszej instytucji, jak Państwo sami zauważyliście, on ewoluuje, dostosowuje się, jest bardziej otwarty na dialog z interesariuszami. To nie jest ten NIK, który był za generała Mieczysława Moczara, który jeżeli partia podjęła decyzję, co było to powiedziane, że ma coś być znalezione na towarzysza w zakładzie X czy na towarzyszkę w instytucji Y, to NIK szedł i musiał tam znaleźć. Oczywiście
to jest troszeczkę tak, że ten sposób myślenia troszkę pokutuje. Ja nie mówię nawet w tym pejoratywny sposób. Pamiętam, kiedy przyszedłem to w 2013 roku, zaraz na początku spotkałem się z koordynatorem dużej kontroli, siedzimy, on miał mi zreferować wyniki tej kontroli i mówi, panie prezesie, fatalnie. Fatalnie, no po prostu fatalnie. Ja już oczami wyobraźni kreślę sobie obraz, ile tam nieprawidłowości znaleźliśmy, a kontroler wreszcie mówi, zrzuca to z siebie fatalnie, nic nie znaleźliśmy. Znaczy, to oczywiście jest pewien sposób, pewna filozofia podejścia, my to zmieniamy. Jeżeli państwo zajrzycie, coraz więcej kontroli kończy się dobrymi praktykami, to też była pewna zmiana podejścia. Kiedy ja rozmawiałem ze współpracownikami, pamiętam też pierwsze z takich rozmów, mówię, no ale jeżeli ta instytucja dobrze działa, to może to pokażmy. Nie no, panie prezesie, jak oni się zepsują za parę lat, my ich teraz pochwalimy, a za trzy lata w kontroli wyjdzie co innego. No ja mówię, no ale czy pan znalazł coś w kontroli, co pana niepokoi? No nie, ale może nie znalazłem. To więc też pokazuję to państwu, żeby też uzmysłowić, że oczywiście są pewne bariery w nas wewnętrzne. Ja opowiem państwu swój przykład z tego typu barier, ale który też obrazuje pewien sposób myślenia, który jest w Polsce dla odmiany w administracji publicznej. W 2009 roku, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, przyszedł do mnie ekumenicznie, nie podam nazwiska, jeden z moich współpracowników i mówi, genialne, genialne, panie ministrze, mamy hita. Jakiego mamy hita? No w systemie dozoru elektronicznego, to jest taki system wykonywania kary pozbawienia wolności, ale de facto w systemie wolnościowym, z obrączką elektroniczną w domu było tylko kilkadziesiąt osób. Ja mówię, jaki hit? Panie, wydaliśmy kilkadziesiąt milionów i pan mówisz, że karę w ten sposób wykonywało bodaj 20 parów wtedy skazanych? No genialna informacja. Przecież to był projekt ustawy ministra Ziobry. Skierujemy zawiadomienie do prokuratury. Mówię, panie, przyjdź pan mi z nowelizacją, z projektem nowelizacji tej ustawy. Jak ją zmienić, żeby ten system działał? A nie pan mi piszesz oczami wyobraźni już projekt zawiadomienia do prokuratury. No przy podejmowaniu decyzji czasami coś nam nie wyjdzie. Ale instytucje publiczne mają się zmieniać, ewoluować, jest pewna ciągłość i napisz mi pan projekt nowelizacji tej ustawy. Za moich czasów nowelizowaliśmy ją 4 czy 5-krotnie i nie uznaję, że to jest porażka, wręcz przeciwnie. Bo w momencie, kiedy opuszczałem ministerstwo, kilka tysięcy osób wykonywało tę karę w systemie elektronicznego pozbawienia wolności. Ale podaję państwu ten przykład, żeby nam uzmysłowić, że troszkę w naszej polskiej mentalności to nie jest szukanie szans, tylko szukanie dziury w całym. A jak jeszcze mogę coś znaleźć na poprzednika, no to nie ma nic lepszego, co by obrazowało moje zaangażowanie w tą sprawę. Ja bym też bardzo gorąco chciał podziękować naszym panelistom. Też bardzo mi się spodobało to, co powiedziała pani profesor. Zapamiętam tą triadę, edukacja, wiedza, wykształcenie. Będę ją także stosował tutaj w zarządzaniu naszą instytucją. Dziękuję oczywiście za tą ocenę naszych analiz. Też mam taką nadzieję, takie przekonanie, że te analizy, które my robimy w NIK-u, właśnie mogą służyć pomocą w wielu różnych sytuacjach. Ja powtarzam często tutaj swoim współpracownikom. Nie jesteśmy służbą specjalną. W Polsce mamy 9 służb specjalnych, które mogą podsłuchiwać, bilingować, korzystać z technik operacyjnych i prowokacji, a za chwilę dojdzie 10, bo jak państwo przeczytacie, właśnie pojawił się projekt ustawy, który również Straży Marszałkowskiej daje takie kompetencje. My jesteśmy inną instytucją. Mamy analizować, wyciągać wnioski, przedstawiać rekomendacje. Z tymi podsłuchami to już byśmy się ze swoimi nie dopchali. Nie jesteśmy od tego. Najwyższa Izba Kontroli jest od tego, żeby umieć zdiagnozować, pokazać obraz rzeczywistości funkcjonowania państwa w jakimś obszarze, ale przede wszystkim przedstawić wnioski i rekomendacje. I stąd w tym słowie wstępnym pokazywałem państwu, w ilu różnych sytuacjach nasze wnioski albo poprawiały, udoskonalały funkcjonowanie instytucji publicznych w różnych obszarach, albo realizacja tych wniosków służyła realizacji interesów finansowych budżetu państwa, przynosząc konkretne korzyści, czy powodując oszczędności w różnych procedurach. Dziękuję także za tą ocenę pana prezydenta Wojciecha Szczurka. Ja o tym nie mówiłem, sam jestem samorządowcem. Przez kilkanaście lat funkcjonowałem w różnych szczeblach
szczeblach, bo i samorządu gminnego, i powiatowego, i wojewódzkiego. Byłem i wiceprezydentem miasta, i wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego i muszę powiedzieć, że pan prezydent zawsze był synonimem takiego dobrego samorządowca, który dobrze zarządza swoim miastem i sam podpatrywałem różne wzory, które funkcjonowały w Gdyni i które udawało się w jakiejś tam części przeszczepiać na grunt mojego rodzinnego miasta, więc tym bardziej te miłe słowa są dla nas istotne. Bardzo ciekawą dla mnie wypowiedzią była wypowiedź pani prezes Dominiki Bettman. Tu bardzo gorąco dziękuję. W kontekście tego, co pani powiedziała, że ma pani nadzieję, że kontrola nie będzie wywoływała strachu, a wręcz przeciwnie. To oczywiście jest trudne. To jest trudne z jednego względu. W Polsce kontrola często nie wywołuje dyskusji, nad czym ja boleję, bo w raportach Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli podmiot kontrolowany wdraża nasze wnioski już w trakcie trwania kontroli, my to zawsze zamieszczamy. Czyli nawet jeżeli jest jakaś nieprawidłowość, jeżeli podmiot kontrolowany wyciąga wnioski, to my o tym mówimy. Ale raporty w Polsce są często tak czytane, że ci, którzy je przyjmują do wiadomości, szukają przede wszystkim tych negatywów. Ich nie interesuje, jeżeli podmiot w oparciu nawet o naszą kontrolę zaczął wdrażać jakieś wnioski i niestety to jest tak, że podejście opinii publicznej, znowu odwołam się do przykładu, spotykam się ze znanym dziennikarzem ekumenicznie, znowu nie podam nazwiska, opowiadam mu o bardzo ciekawej kontroli, gdzie rzeczywiście systemowo pokazaliśmy pewne rzeczy, zaproponowaliśmy rozwiązania, żeby to działało jeszcze lepiej, ale nie było czegoś takiego jak zawiadomienie do prokuratury czy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, tam gdzie jest taka potrzeba, my to robimy, bezwzględnie przepis nakłada na nas taki obowiązek i to naturalne. I dopytuje ten dziennikarz, no jakieś zawiadomienie do prokuratury, jakieś podejrzenie popełnienia przestępstwa. No mówię, nie ma, ale to i to. Tak słucham je ze 40 minut, na koniec patrzy na zegarek. Nie no, panie prezesie, to wy nic nie ustaliliście. No i w tym momencie do mnie dotarło, że poziom oczekiwania tak zwanych przedstawicieli opinii publicznej jest często inny. Mam nadzieję, że to się oczywiście w tym zakresie zmieni. Pan profesor Jerzy Gwizdała mówił o tym, o tej triadzie kontrolujący, nadzorowane, opinia publiczna. To jest taka dobra triada moim zdaniem, bo troszkę jest tak, że i tu znowu powiem o elemencie mobilizującym, że są różne organy kontroli. My tak jak powiedziałem, służbą specjalną nie jesteśmy, dlatego takim naprawdę prawdziwym ambasadorem realizacji naszych wniosków, a na tym nam przede wszystkim zależy. Ja zawsze będę tą statystykę z lubością podawał. Ponad 3000 wniosków w zeszłym roku zrealizowanych jeszcze w trakcie trwania kontroli czy bezpośrednio po nim. Ale jest też troszkę tak, że te wnioski czasami uwierają, wymagają jakiegoś wysiłku i jeżeli by nie było tego czynnika społecznego, czyli że na końcu my podajemy do publicznej wiadomości ustalenia kontroli, to dużo więcej tych wniosków byłoby niezrealizowanych tak naprawdę, bo to opinia publiczna jest naszym sprzymierzeńcem. Ona dopituje później rządzących, no ale zrealizowaliście ten wniosek, wyciągnęliście z niego wnioski, co z tym wnioskiem zrobiliście, więc ja mam nadzieję, że taki tryb właśnie, gdzie są te trzy podmioty i na końcu ta opinia publiczna, to jest taki tryb, który uważam podnosi jeszcze wartość kontroli, bo umożliwia efektywniejsze realizowanie tych wniosków. Pan Robert Bartolt, czyli członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, powiedział dla mnie, bo o ciekawej rzeczy, wymieniając te kilka elementów dobrej kontroli, powiedziałby, no jeszcze ta kontrola to by mogła przychodzić wtedy, kiedy ja będę chciał, czyli co najmniej powinien być uprzedzony. I tu, tak jak Państwo chyba widzicie, że jestem dosyć liberalny w podejściu do, bym powiedział, takich instrumentów władczych instytucji kontroli, tak tu z Państwem podzielę się jedną obawą, znowu w oparciu o statystykę. Jak Państwo wiecie, kilka lat temu wprowadzono generalne rozwiązanie, że kontrola jest u przedsiębiorców, uprzedzamy o przeprowadzeniu wcześniejszym kontroli. Najwyższa Izba Kontroli była pierwszą instytucją, która generalnie zauważyła, że komplet zmian, które zrealizowano mniej więcej 6-8 lat temu, zaczął doprowadzać do tego, że zaczął nam się sypać system poboru podatków. My byliśmy pierwszymi, którzy to sygnalizowali, wszystkie wnioski dotyczące jednolitego pliku kontrolnego, generalnej klauzuli o unikaniu opodatkowania. To, co teraz rząd realizuje, to jest realizacja wniosków NIK-u. Co prawda ja czasami mam
lekką obawę, czy zapał nie będzie zbyt duży w realizacji tych wniosków, dlatego już w przyszłym roku planujemy inną kontrolę, czy prawa podatnika są przestrzegane przy tych wszystkich wzmożonych kontrolach, ale generalnie uważam, że mieliśmy ten problem i że realizacja postulatu, żeby kontrola zawsze była z uprzedzeniem i kiedy chce podmiot kontrolowany, nie do końca się sprawdza w praktyce. Odwołam się do dwóch wniosków z naszych kontroli. Przeprowadzała kontrolę, przykład bardzo ciekawy, przeprowadzała kontrolę stacji paliw, przeprowadzałem Główny Urząd Miar i jego rejonowe jednostki. I w przypadku, kiedy te kontrole są zapowiedziane, co się okazało? Że w zasadzie wszystkie dystrybutory prawidłowo sprzedają nam paliwo na stacjach. Poziom nieprawidłowości był między 1 a 2% i powiem Państwu, że zaskakującą zdarzały się nawet dystrybutory, które okrzykiwały na korzyść klienta. Zrobiliśmy niezapowiedzianą kontrolę. Ona też oczywiście była typowaną, bo mieliśmy sygnały, gdzie na jakich stacjach może dochodzić do nieprawidłowości i zrobiliśmy niezapowiedzianą kontrolę jako Najwyższa Izba Kontroli, wspólnie akurat z Inspekcją Handlową i sprawdziliśmy dystrybutory paliw. 60% z nich nieprawidłowo odmierzała ilość paliwa i w żaden na korzyść klienta. Wszystkie jak się myliły, to tylko na niekorzyść kupującego, od kilku do nawet do 10% zawyżając ilość sprzedanego paliwa. Mówię Państwu o tym przykładzie, bo zawsze gdzieś trzeba znaleźć złoty środek. Dobra kontrola ma też charakter prewencyjny. Jeżeli podmiot, instytucja, przedsiębiorca, my o tym nie mówimy, bo tych kontroli mamy dużo, ale tak naprawdę NIK może kontrolować NGO-sy, może kontrolować podmioty prowadzące działalność gospodarczą wszędzie tam, gdzie są zobowiązania publiczne. Ale niezapowiedziana kontrola też może mieć swoją zaletę, tą prewencyjną, że ktoś, kto wie, że taka kontrola może nadejść, bym powiedział, w sposób bardziej pieczołowity, przestrzega różnych rygorów, które są na niego nałożone. Dlaczego o tym mówię? Bo dla nas jest ogromną satysfakcją i nie traktuję tego jako porażka, wręcz przeciwnie, jako sukces, gdzie kiedy przejrzałem sobie statystyki kontroli budżetowej z ostatnich 20 lat, z roku na rok maleje ilość nieprawidłowości. Ministerstwa i urzędy centralne lepiej wykonują budżet. Nauczyły się już co? To jest ustawa o zamówieniach publicznych. Tych nieprawidłowości jest coraz mniej. Czy są czarne piotrusie w talii? Oczywiście, że są. W tym roku czarnym piotrusiem była Polska Agencja Kosmiczna, która dostała negatywną ocenę od A do Z. W zasadzie nic tam dobrego nie było. A dlaczego? Bo tą agencję niedawno powołaliśmy. I dopiero pierwszy raz mieli kontakt z kontrolą NIK-u i otworzyli oczy ze zdumienia, ile rzeczy mają do poprawienia. Rekapitulując, chciałem Państwu bardzo ciepło, bardzo serdecznie podziękować, że przyjęliście zaproszenie trzech naszych podmiotów na tą konferencję. Mam nadzieję, że ten dialog będziemy kontynuować i mam nadzieję, przekonanie, wiarę, że kontrole w Polsce, audyty i sprawdzenia będą służyć poprawie jakości, a nie temu, żeby wywoływać strach, obawy i niepokój u kontrolowanych. Niech to wywoła, jeżeli niepokój, to twórczy, jeżeli strach, to tylko ten, który służy podejmowaniu dobrych decyzji, żeby obawy były nieuzasadnione. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Państwa, ja w imieniu organizatorów chciałam podziękować, że przyszliście, że daliście nam szansę się spotkać i porozmawiać. Wszystkim panelistom chciałam podziękować za to, że brali udział w panelu, ale przede wszystkim za sposób, w jaki się zgadzali, jak szybko odpowiadali na nasze prośby, bo my to z Mariuszem i Sebastianem trochę po godzinach robiliśmy. Proszę Państwa, to co najważniejsze, na wielu konferencjach mówi się, że szefowie organizacji, którzy organizują konferencje, prezesi tych firm, oni przychodzą tylko wtedy, kiedy jest początek, przywitają się i znikają. Zobaczcie, z jakimi organizacjami mamy my do czynienia. Nasi szefowie, nasi prezesi zostali do końca i to jest, myślę, że ogromny sukces, że tacy ludzie nas reprezentują. No i proszę Państwa, partnerstwo dla osiągania celów, współpraca to się opłaca. Patrzę na Olgę Petelczyc, która właśnie mnie połączyła z audytorami wewnętrznymi i potem poszło już dalej Mariusz jako audytor wewnętrzny. Współpraca naprawdę się opłaca. Dobrzy ludzie, których spotykamy na drodze, szanujmy ich cele, pomagajmy im je realizować. Oni kiedyś nam pomogą, bo dzisiaj jedną z większych wartości są relacje. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście i że jesteśmy. Dziękuję.